Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Dzień wolny od Mistrzostw Świata byłby dniem straconym, dlatego my jesteśmy jak Kamil Glik i gramy nawet wtedy, kiedy piłkarze na Mistrzostwach Świata już nie grają. Zawsze chciałem zrobić program w takim towarzystwie. Panowie, Jakub Kręcidło, dobry wieczór, Tomek Lipiński. Dobry wieczór. Sport, cóż za wspaniałe towarzystwo ekspertów. A dzisiaj pozwólcie, że porozmawiamy sobie o... Mamy przerwę na mundialu, szczerze mówiąc musimy ją czymś wypełnić. Pomyśleliśmy sobie, że tak wy, jak i wy będziemy sobie wybierali, będziemy my was bardziej pytać niż wy nas, będziemy wybierali najlepszą drużynę Mistrzostw Świata na rozmaitych pozycjach. Zobaczymy, może jeszcze kilka ciekawostek nam wpadnie. Już na przykład za chwilę odpalimy naszą zabawę w najbardziej ikoniczne zdjęcie tego mundialu, a były takie, także za sekundkę taka ankieta wjedzie, ale najpierw wiadomości, nowiny, panie Janie kochany. Otóż, uważaj Tomek. Ale mundialowe. Mundialowe. Tak. Daniele Orsato został nominowany do jutrzejszego spotkania Argentyna-Chorwacja. Włoski arbiter, przypomnę, miał być pupilkiem, pieszczoszkiem Pierluigiego Coliny i był... typowany wśród tych, który może posędziować finał. Wręcz finał. I druga informacja, łącząca się z tą pierwszą, Szymon Marciniak już wie, że razem ze swoimi asystentami zostaje do końca Mistrzostw Świata, co oczywiście nie musi oznaczać, że posędziuje ten finał, ale jest już, no chyba jest w ścisłym finale, tak należy to rozumieć. No dwa mecze posędziował na do tej 5 pory. Plus tak. 6, tak byśmy go oceniali tak w tych kategoriach szkolnych, także... Mecze zostały 4. Już wiemy, że Orsato dostaje mecz półfinałowy, czyli już chyba raczej nic na koniec tygodnia nie dostanie. No i sędzia Laos się wyeliminował tym, co zrobił w meczu Argentyny z Holandią. Płakać po nim nie będę. Hiszpanie twierdzili, że są w pewien sposób FIFA jest im dłużna. Arbitra, który poprowadzi mecz finałowy mundialu, bo jeszcze chyba nigdy nie zdarzyło się albo raz w historii... Przyślą drugiego wtedy natychmiastowo, naprawdę. Nie ma kogo. Nie ma kogo i to jest problem. No. Ale chyba jeszcze nigdy się nie zdarzyło, albo raz się zdarzyło w historii, żeby Hiszpan poprowadził finał mundialu. Robili to 4-krotnie bodaj Argentyńczycy, 4-krotnie Brazylijczycy, sporo było Niemców, byli też Anglicy, ale właśnie Hiszpani jako ta jedyna wielka nacja nie mieli jeszcze swojego arbitra w finale mundialu. I była taka narracja w Hiszpanii, że no to jedzie Laos, który po tym sezonie kończy karierę, który ma 46 lat, dla którego Federacja Hiszpańska wydłużyła o rok możliwość pracy, bo zwykle arbitrzy idą na emeryturę w wieku 45 lat. No ale po tym, co się wydarzyło w meczu tym ćwierćfinałowym, już nie widzę szansy na to, żeby Laos dostał kolejny mecz. Drodzy widzowie, nie bierzcie urlopów na jutro. Ten półfinał oczywiście nie jest jutro. Jutro będzie kolejny Hate Park. Przemek Rudzki zaprasza na spotkanie z Przemkiem Pełką, który już wrócił z komentarza z finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Przemek Pełka będzie gościem Hate Parku i na pewno też opowie o swoich wrażeniach z samych finałów.
Natomiast za dwa dni jest oczywiście pierwszy mecz półfinałowy. Nie znamy więc jeszcze sędziego, który poprowadzi za trzy dni drugi półfinał Francji z Marokiem. A za tydzień o tej porze pan Kuba będzie siadał do właśnie o tej porze. Już do drugiej połowy meczu Deportivo La Coruña. Deportivo Alaves. Deportivo Alaves. Z Levante. Z kim? Z Levante. Wielki hit to mecz. Drugiej ligi. Dwaj spadkowicze. Naprawdę będzie to oglądać w drugiej ligi hiszpańskiej. Natomiast spokojnie. Chciałbym powiedzieć, że będziemy już za tydzień o tej porze będziemy już znali mistrza świata, bo finał, podobnie jak mecz o trzecie miejsce, zaplanowany jest na godzinę 16 polskiego czasu. W związku z tym, nawet jeżeli będą rzuty karne, bardzo mi żal tych kibiców Deportivo Alaves. To jest Vitoria, prawda? Miejscowość. Tak. Deportivo Alaves, Vitoria. Jak oni będą się przemieszczali na stadion? Czy chcesz mi powiedzieć, że oni... Przecież oni będą musieli przyjechać na stadion, kiedy jeszcze ten mecz będzie finałowy Mistrzostw Świata będzie trwał. No, taki hit, taki mecz. No, rozumiem, dobrze. Panowie, jesteście razem ze mną, jesteście z nami, nasi widzowie. Kilka tysięcy osób nas ogląda, bardzo nam miło, więc tak na spokoju, na rozgrzewkę. Chcielibyśmy wybrać najbardziej ikoniczną fotografię tego mundialu. Będziemy oczywiście odbierali od was telefony, więc najpierw uruchomimy ankietę i ja zaraz odbiorę telefon pierwszy. Numer, przypomnę, 456, jeśli pamiętam. 56, 65, 56. Coś sobie. O tak. Za dużo. 486, 65, 56. Na cztery najbardziej ikoniczne fotografie tego mundialu postanowiliśmy wybrać takie zdjęcia. I wy pomóżcie nam wybrać coś, co wam zostanie jako taka, jako taki strzał z tego, z tych Mistrzostw Świata. Możemy pokazać? Messi ze spotkania z Holandią, Leo Messi i ta jego, i to jego ułożenie rąk do uszu, które już było potem... Van Hala, tak? To było tak? Tak, fajne właśnie to zdjęcie jest od tyłu. To z przodu fajnie wygląda, ale z tyłu też fajnie widać, jak Messi staje przed ławką holenderską. Tak. Jeszcze cała ta narracja, która była wokół tego meczu, jak Holendrzy cały czas próbowali wbijać szpilki Argentyńczykom i jak z Argentyńczyków zeszło powietrze w końcówce tego spotkania, także po rzutach karnych. Też to zdjęcie ikoniczne było, nie wiem, czy je masz też wyróżnione, jak piłkarze argentyńscy biegli do bramkarza. Poczekaj, to jest właśnie druga z tej fotografii, którą my polecamy waszej uwadze. To będzie druga propozycja, która za chwilę się pojawi na czacie. Oczywiście, to jest, wydaje się, że to zdjęcie zostanie już na zawsze z nami. Myślę, że to będzie jedna ze słynniejszych fotografii tych mistrzostw. Kolejne dwa zdjęcia też są z ostatnich tak naprawdę godzin, ale też wydają nam się w pełni oddawać to, co się dzieje na tym naprawdę niesamowitym mundialu. To jest Cristiano Ronaldo, tak naprawdę ławka rezerwowych Portugalii. Tak, i zobaczcie, co się dzieje. To morze fotoreporterów to naprawdę robi niebywały efekt, kiedy oni widzą, że Cristiano Ronaldo znów siedzi wśród piłkarzy rezerwowych. I czwarta fotografia. To z kolei Kylian Mbappé i jego wczorajsza reakcja na karnego. Ja miałem wrażenie, że może to być fotomontaż, że to może jakieś ujęcie Mbappé z któregoś wcześniejszych momentów. Nie wiem, reakcja na gola na 1-0 Tchouaméniego, no bo aż nie chciałem się wiedzieć na tak szczerą radość. Natomiast jeszcze, jeśli chodzi o te mecze ćwierćfinałowe, to szalenie mi się też podobało zdjęcie z ostatniej akcji meczu Marok, bardziej ujęcie niż zdjęcie, bo to była bardziej taka stopklatka telewizyjna, kiedy Eliamik po tym nieudanym strzale, niecelnym strzale Pepe w 90, tam już było 8 minucie, całuje go w głowę. I to było w takim przypływie. To było po prostu też coś genialnego, tak szczerego, tak naturalnego, że no, jeśli można poza konkursem to zdjęcie gdzieś tam wkleić i na nie też spróbować zagłosować, to jest moja kandydatura. Pełnia szaleństwa, takiego już na zasadzie Rady Boskiej. Co tu się dzieje? Nie trafił. Jeszcze ze zdjęć, tak już w kontekście takim bardziej kunsztu fotografa, to ja bym wyróżnił zdjęcie, które zrobił fotograf w meczu Hiszpanii z Japonią przy tym golu na 1-1 czy tam na 2-1 dla Japonii, kiedy piłka była absolutnie na linii końcowej boiska i potem na podstawie tego zdjęcia w El Mundo wyliczyli, że piłka, która ma tam 200 ileś tam milimetrów szerokości, była o tych 6 milimetrów jeszcze styczna z linią. Jeszcze tak na przeciwwagi. Możemy pamiętać trenera reprezentacji Japonii, który się żegna z turniejem takim głębokim ukłonem. To też jest piękna. Jeszcze gdzieś odnalazłem, to też było powielane wielu czasopismach, czy też mediach międzynarodowych, tak to nazwę, tak dla przeciwwagi tej radości na pochybel tym, którym się nie udało. To było fajne po meczu Chorwatów z Brazylią, kiedy syn Iwana Perisicia
Właśnie nie poszedł do ojca w pierwszej kolejności, tylko poszedł do Neymara, go pocieszał i tam też były takie, fajne takie obrazki. No słuchajcie, to są te cztery fotografie, które poddajemy waszej uwadze. Oczywiście nie da się wszystkiego, pyta ktoś, no a gdzie jest płaczący Ronaldo? No tylko cztery fotografie, nie da się umieścić wszystkich. Jest, mamy pierwszy telefon, kto jest z nami? Halo. Maciek z Warszawy. Cześć Maciek. Cześć Maciek. Cześć, to tak jak od razu może z grubej rury, bo chciałem przyhejtować dwóch selekcjonerów tutaj na naszym mundialu, który cały czas trwa. Pierwszy to uważam, że trochę jestem zdziwiony, że opinia ekspercka tak gładko idzie z opiniami w stosunku do Southgate'a, a generalnie ja uważam, że niestety dyscyplinarka dla niego. Drużyna Anglii się nie rozwija, potencjał kadrowy jest olbrzymi. Ja jestem generalnie fanem stylu gry w piłkę jak Guardiola, więc uważam, że tutaj jest duże pole do popisu. No i generalnie tu kryminał i prokuraturę by trzeba było wzywać za to, że Maguire w ogóle gra w tym składzie pierwszym. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, nie, co prawda nie wiem jak się to wypowiada, chyba Chichi, różnie to mówią o tym selekcjonerze, tak jak Brazylii. To też niestety uważam, że błędy personalne, błędy taktyczne, taki dosyć archaiczny styl, ten 4-4-1-1, nawet nie wiem jak to w zasadzie miało wyglądać. I uważam, że też błędy personalne, no i młodego Rodrigo wystawiać na tak kluczowego karnego w meczu z Chorwacją, to też uważam za błąd selekcjonerów. Więc chciałem was zapytać, czy się zgadzacie, czy jak to wygląda z waszej perspektywy. Panowie, bardzo proszę. Ja na przykład uważam, że Chichi ten mecz troszkę zawalił pod kątem zmian, jakby jego planem B było wprowadzanie takich samych piłkarzy, którzy schodzili z boiska. Tam nie było żadnego ryzyka, nie było żadnej próby zmiany gry kadry Brazylii, tylko on piłkarza, nie wiem, lewoskrzydłowego zastępował lewoskrzydłowym o bardzo podobnej charakterystyce. Nie było tam próby odmiany czegoś w grze kadry Brazylii. Też Chichi rozczarował mnie tym, że źle podszedł do zmian. Każdy selekcjoner ma po 3 okienka zmian w trakcie regulaminowego czasu gry i Chichi w trakcie 90 minut wykorzystywał po jednej zmianie. Nie wykorzystał 5 zmian, dlatego że albo o tym nie wiedział, albo się gdzieś zagubił i po prostu gdzieś to wszystko mu uciekło. Też zdziwiłem się w końcówce tego meczu Brazylii z Chorwacją, że po golu na 1-0 na boisku nie pojawił się zaraz później. Fred, nie udało się w jakiś sposób tej kadry trochę scementować, no bo ta kontra, która powstała w 117 minucie, która skończyła się golem Petkowicza, to był jakiś absurd. Ja nie pamiętam sytuacji, w której drużyna prowadząca w dogrywce zostałaby skontrowana. I to skontrowana w taki sposób, żeby wychodziło 3-4 czy tam 4-4 i jeszcze na 16 metrze od bramki Alissona byłoby dwóch piłkarzy chorwackich, którzy właściwie mogli się dogadywać, który z nich odda strzał na bramkę. A z kolei w kontekście Southgate'a i Anglików, no to ja uważam, że Anglia była wczoraj dużo lepsza. Że była drużyną, która po prostu nie wykorzystała swoich szans i raczej bym się nie czepiał selekcjonera, bo on sprawił, że odkleja się trochę ta łatka od Anglików jako drużyny, która gra brzydko. Oni grają naprawdę fajny, efektowny, ofensywny futbol, ale nie jest winą selekcjonera to, że w meczu, w którym Anglicy oddają 16 strzałów bodaj, w którym mają expected goals na poziomie ponad 2,5, w którym... No wiesz, nie mają dlatego, bo mają dwa rzuty karne. Oczywiście tak, ale mieli sporo sytuacji i grali naprawdę dobry futbol generalnie Anglicy na tym mundialu, to nie uważam, by to była wina selekcjonera i nie wydaje mi się, żeby nagle on miał stawać się kozłem ofiarnym tego, że Harry Kane zmarnował 11, choć sam zresztą Harry Kane zagrał świetny mecz wczoraj, pomijając właśnie ten niewykorzystany rzut karny. A chyba nie ma drugiej takiej nacji poza południowcami, która by tak bardzo była czuła na ewentualne zawody, no a takim zawodem dla Anglii musi być odpadnięcie w ćwierćfinale. Któreś tam to 7 raz Anglicy odpadają. Tak, no i znów te rzuty karne, teraz rzut karny. No rzut karny. A z tym Maguire'em, to rzeczywiście jest to takie chodzenie po cienkiej linii, no bo nawet biorąc pod uwagę ten wczorajszy mecz, strzela Maguire z głowy, piłka nie ociera się o słupek, tylko od tej powiedzmy wewnętrznej strony, jest bohaterem, jest spóźniony w przypadku Olivera Giroud, jest antybohaterem. Oczywiście jego styl może się większości bardziej nie podobać niż podobać, ale nie sądzę, żeby to był jakiś całkowicie przez niego zawalony turniej. Nie, natomiast przeciwnie. Tak jak Kuba mówił o Chichim z tymi zmianami, to wczoraj jeśli miałbym się tego szczepiać Southgate'a, to mając takie bogactwo, zwłaszcza ofensywne, to może to zarządzanie zmianami było zbyt późno, że pojawienie się zwłaszcza Rashforda, no już o Grealishu nie wspomnę, bo to był jakiś całkowity epizod. Może tutaj trzeba było czegoś poszukać trochę szybciej, dać więcej życia, energii Anglii. Może to był jakiś taki element, do którego można było się czepiać.
Natomiast... Zwłaszcza, wiesz, myślę, że na tę stronę, gdzie grał Foden, bo Foden grał słabo. W porównaniu z Saką, który Saka robił, straszny wiatrak robił z najlepszy ze skrzydłowych wczoraj. Zdecydowanie, więc być może natomiast taka przeciwwaga. Ale i tak byli Anglicy lepsi. To też jest, to dla mnie też był kompletnie jakiś zgrzyt w tej dogrywce, kiedy w drugiej połowie Brazylia przeszła na wariant ultradefensywny de facto. Ale był ten jeden moment, kiedy odkryła się zagra jak Brazylia z tych dawnych, z lat 80., kiedy zawsze przegrywała po jakichś błędach bramkarzy albo obronną. Było dla mnie coś kompletnie, co nie pasowało mi. Jeszcze obcierka od biednego Marquinhosa, który potem największy marnuje. Największy pechowiec. Potem on zmarnował decydującą jedenastkę, chociaż ona, umówmy się, wcale nie musiała być i tak decydująca. Nawet gdyby on strzelił to za sekundę i tak ten mecz pewnie by się zakończył. Ponad 1500 głosów oddanych, muszę wam powiedzieć. To na którą fotografię? Szybciutko, wasz strzał, skoro nie mamy tych, o których mówicie? Ja bym dał Argentyna-Holandia karne. No ja też tak sądzę, że ten to wygra, a jednak... Ja bym dał Ronaldo na ławce. A widzisz, a wygrywa nasz przyjaciel Mekambe. Kylian Mbappé po wczorajszym rzucie karnym z Harrym Kane'em, 37% głosów jako najbardziej ikoniczna fotografia mundialu jak do tej pory. My za sekundę odpalimy kolejną ankietę. Wybierzemy sobie najlepszą jedenastkę Mistrzostw Świata do fazy ćwierćfinałowej włącznie. Oczywiście to jest tylko zabawa, to się jeszcze może zmienić. Jeszcze mamy półfinały, mamy finał i pewnie ona będzie ulegać jakiejś tam modyfikacji i zmianie. Ale na razie... nasze nominacje, jeśli chodzi o bramkarzy do tej pory za cały turniej minus 4 mecze. Wy już możecie do nas dzwonić 486 65 56, a 4 bramkarze, na których chcemy postawić, to są chyba bardzo oczywiste kandydatury. No wstawiamy na tych, którzy po prostu wykazują się nieprawdopodobnym talentem i kunsztem, jeśli chodzi o rzuty karne, czyli Bono, czyli Emiliano Martinez, czyli Livakovic i Wojciech Szczęsny, który jako jedyny obronił dwie jedenastki w regulaminowym czasie. Więc między tą czwórką możecie wybierać najlepszego bramkarza tego mundialu. Czekając na telefon, ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, co mówiliśmy o Anglikach i o Brazylijczykach. To chciałbym wam powiedzieć, że tak, że Anglicy trochę się śmieją przez łzy. Przypominają taką reklamę z 2018 roku, kiedy dla BBC Johnny Wilkinson, taki słynny rugbysta, pokazywał Harrymu Kane'owi, jak się wykonuje stałe fragmenty ze stojącej piłki. I on mówił, ja wygrałem Puchar Świata strzelając ponad poprzeczką. Mówił Johnny Wilkinson w tej reklamie dla BBC. No tutaj Harry Kane poszedł śladami Wilkinsona, też strzelił ponad poprzeczką. Ale wczoraj ostrzegaliście, kto, jeśli nie Harry Kane, mógł podejść do tej piłki? Przy drugim, zwłaszcza rzucie karnym? Wiesz co, ja myślę, bo widać było, jaką on toczył ze sobą wojnę przy pierwszym. I przy drugim miałem wrażenie, że jeszcze bardziej, że ta Ale no, zmieniałbyś faceta, który uderzył z taką pewnością siebie pierwszego karnego? Biorąc pod uwagę, tyle karnych strzelał co w karierze, było wyrysowane, jaka mowa ciała przynajmniej, no aż w telewizji czuć i skrzyło, tak? Bo to były już naprawdę ostatnich 10 minut meczu i komu by się krew trochę nie zagotowała. Alan Shearer powiedział, że żal mu bardzo Harry'ego Kane'a, że będzie myślał o tej przestrzelonej jedenastce codziennie przez całe życie. Tak wyraził się Alan Shearer o swoim młodszym... Ja myślę, że strzela Harry Kane, Anglia przechodzi, powiedzmy, no bo to jeszcze droga była daleka od ewentualnego remisu do awansu, ale powiedzmy, taki scenariusz, strzela Harry Kane, Anglia przechodzi, gra jeszcze 2 mecze i Harry Kane jest jednym z kandydatów do piłkarza turnieju. No na pewno, oczywiście, że tak. A jeszcze wam powiem tylko o Brazylii, bo są echa tego przegranego meczu także w Brazylii. Tam ja już widziałem nawet, jak Brazylijczycy przymierzali sobie przed ćwierćfinałem, gdzie powinna zostać umieszczona 6. gwiazdka za zdobyty tytuł, w jakiej konfiguracji. Czy te gwiazdki powinny iść 3 i 3, czy jakąś taką piramidkę stworzyć, czy jeszcze inaczej, czy powinny być jakieś takie dwa rzędy, 3 i na 3 na 2. No nic z tych rzeczy. Odia napisała, że umieszczając Neymara, to jest gazeta, dziennik brazylijski, umieszczając Neymara całego we łzach, napisała, że piłka się skończyła. To było sobotnie wydanie. Gazeta Esportiva napisała, że dała tytuł przeklęta generacja Neymara, a gazeta O Globo napisała tak, że Chichi umarł ze swoimi ideami. Przypomnę, że on 2 razy został wyeliminowany na poziomie 1/4 finału Mistrzostw Świata przez nacje, które kiedyś Brazylijczykom nie przeszłoby przez głowę, że mogą odpadać z Belgami, a teraz z Chorwatami. Najwięksi winni w Brazylii Chichi,
Marquinhos, ten pechowiec, Danilo i Fred za tą akcję, właśnie za to wyjście ze 117 minuty. No ale i Neymar, jednak także Neymar, bo mają do niego pretensje za to, że ustawia się sam na tego piątego strzelca rzutów karnych, przez co nie daje sobie szansy, żeby wziąć udział w konkursie. No wiesz, najtrudniejsza jedenastka teoretycznie jest tą piątą. Teoretycznie, tak. Teoretycznie wtedy ta bramka jest najmniejsza. O ile do niej dojdzie, no jak właśnie. Widać. Tak. Więc masz tak naprawdę sytuację, w której ten wybór wybierasz między dżumą a cholerą, no bo nie ma za bardzo jak tego ogarnąć. No i chciałbym wam jeszcze zacytować felietonistę brazylijskiego, byłego reprezentanta kraju Casagrande, był taki napastnik lat 80. I on napisał tak, że przyszły trener powinien, zrobiłby dobrą rzecz, odcinając się od Neymara, bo Neymar zepsuje tę nowe zdolne pokolenie. Takie jest jego zdanie, że będzie troszkę takim już zgniłym jabłkiem, że Neymar wszystko przegrał. Ja mam wrażenie, że ludziom zostaje taki wizerunek Neymara sprzed lat. Że każdy dalej próbuje w jakiś sposób sobie... Jak myślisz Neymar, masz tył głowy imprezy, dziewczyn, nie wiem, jakieś wyjazdy w Barcelonie, kłopoty pozaboiskowe i rolę takiego antylidera, antyprzykładu dla młodych zawodników, podczas gdy ostatnie dwa, trzy lata wykonania Neymara, to jest okres, w którym ten Neymar stał się piłkarzem właśnie bardzo dojrzałym. Stał się piłkarzem, który może być przywódcą, który stara się uczyć szczególnie młodych kolegów z kadry, o czym mówili czy Vinicius, czy pozostali młodzi zawodnicy kadry Brazylii, w której on nieustannie podpowiada, rekomenduje. On nawet ma kapitalną relację z Viniciusem, z którym regularnie się spotyka. Także moim zdaniem to już takie szukanie populizmu i próba pójścia pod prąd, chociaż nie ma to w ogóle żadnego sensu i żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, no bo Neymar 30-letni był najlepszym ofensywnym piłkarzem Brazylii na tym mundialu. Ja muszę powiedzieć, że ja oglądam Neymara w tym sezonie niemal w każdym meczu Paris Saint-Germain, to jest jego naprawdę najlepszy sezon od wielu lat, raz, że bez kontuzji przeszedł przez ten czas, no pierwszą kontuzję złapał dopiero tutaj na mundialu, to dwa... Faktycznie on stał się piłkarzem odpowiedzialnym, nie wózkującym piłki ponad miarę, jak to miał w zwyczaju, że rzucasz mu drugą piłkę i w zasadzie można się gra 10, a Neymar sam. To był naprawdę piłkarz, który podporządkował wszystko tym mistrzostwom świata. No, nie irytował. Nie irytował. Po tym meczu z Chorwacją w wykonaniu Brazylii padła na Neymara spora krytyka, bo on do momentu gola grał słabo. No i zastanawiano się, czemu Chichi ściąga Viniciusa, a nie ściąga Neymara, który grał tak źle i tak dalej. No ale nie ściągasz go dlatego, że masz świadomość, iż jedną akcją ten chłopak jest w stanie zrobić absolutnie wynik, tak? Że jest w stanie nagle przyjąć piłkę, zagrać na jeden kontakt z dwoma kolejnymi kolegami, później minąć bramkarza w polu karnym na minimalnej przestrzeni i spokojnie ładuje pod ladę. Także moim zdaniem to naprawdę był bardzo dobry generalnie turniej Neymara, kiedy grał, tylko że no i próby teraz w jakiś sposób umniejszania mu, czy skupiania uwagi na nim, że to on jest kłopotem tej kadry, są po prostu bez sensu. No dla mnie to jest bohater tragiczny tego mundialu. Trochę powiem, tak. Powiem razem szczerze. Z Cristiano Ronaldo na pewno. Bardziej, bo myślę, że on na pewno walczył z bólem. Na pewno grał, tak powiedzmy, w stronę zdrowotnej po tym pierwszym meczu, po tej kontuzji. No nie chcę powiedzieć, ale niech będzie to 50-60%. No musiało tam być coś nie tak, a mimo to wyróżniał się i mimo to ciągnął tę Brazylię i właśnie nie irytował. No to jest chyba słowo klucz. To między to, co Kuba powiedział, między 2018 a 2022 no jest ogromny postęp. Uwaga, panowie, szybki strzał. Bono Martinez, Livakovic, Szczęsny. Livakovic oddaje na niego głos i Livakovic rzeczywiście jest zwycięzcą naszej zabawy. Do tej pory 39% oczek. Szczęsny na drugim miejscu, 31, ale to przemawia nasza Polska. Jednak Livakovic jest spektakularny. Dość powiedzieć, że jest chyba 15. piłkarzem w historii, który od L'Équipe dostał dyszkę za ten mecz z Brazylią, kiedy miał 10 interwencji, do tego później jeszcze dwie w rzutach karnych. Rewelacyjny ma turniej Livakovic. Odbieramy telefon, ale puszczamy najpierw kolejną zabawę na naszym czacie i to będzie zabawa w lewego obrońcę. Uwaga, nasze cztery propozycje, cztery kandydatury to Acuña, reprezentant Argentyny, Luke Shaw, Anglik, Marokańczyk Mazraoui i Chorwat Sosa. Tych czterech zawodników naszym zdaniem wyróżnia się na lewej obronie. Acuña, Shaw, Mazraoui, Sosa, za chwileczkę ta sonda wjedzie na czat. A teraz odbieramy telefon, kto jest z nami? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Wygni. Cześć Piotrek. Cześć. No cześć. Cześć. No tak. Ja chciałem trochę powiedzieć o
Znaczy, nie wiem, czy dobrze odebrałem, bo oglądam w środku trochę wasz program. Czy wy teraz mówicie tylko... On się dopiero zaczął. Aha, no bo tak troszkę mnie drażni, że jest dysproporcja między opłakiwaniem Anglii, a docenieniem Francji, nie? Bo ja widzę tam dużo jakości. Mm-hmm. I w tym meczu z Anglią tam było widać i te przyjęcie, i te Mbappé, te zejście właśnie do środka, po którym padł gol Chouameniego, Giroud. No dużo, dużo jest takich właśnie technicznych smaczków, takiej jakości, że no im się należało to zwycięstwo, nie? Moim zdaniem. No, Harry Kane mógł doprowadzić do remisu, miał to wszystko jak na tacy. No widocznie, no właśnie tu też taka kwestia, co mi się teraz nasunęła niedawno, że może byśmy odsunęli już właśnie wykonywanie rzutów karnych do loterii, no bo to jest jakaś umiejętność jednak, nie? I moim zdaniem to jest umiejętność. To jest chyba oczywiste, że tak jest. Tak. Ostatnio widziałem dzisiaj bardzo ciekawy w ogóle wątek podjęty przez, widzę, kogoś, kto musiał napisać jakąś rozprawkę i to nie wiem, czy pracę magisterską, czy raczej rozprawę doktorską na temat strzelania rzutów karnych i na temat prowokowania przy rzutach karnych i jaki to potem rozmaitego prowokowania. Trochę jak jeży Dudek czasem, a trochę jak inni bramkarze się potrafią zachować, czy piłkarze, a wszystko na bazie zachowania Emiliano Martineza, reprezentanta Argentyny w meczu z Holandią, ale i Holendrów, którzy prowokują Argentyńczyków. Był tam przypomniany epizod, jak Emiliano Martinez mówi podczas Copa America ostatniego w półfinale z Kolumbijczykami, jak stoi i z bramki krzyczy do tego obronie ten twój strzał, zobaczysz, obronię cię, zobaczysz, jesteś słaby, będę, zaraz ci to wyjmę. I no wiesz, jednak te próby takiego, takiego wpłynięcia na strzelców odnoszą czasem efekt, no bo chodzi o nic innego, jak tylko zrobić wszystko, żeby wyprowadzić tego strzelca z równowagi. No są różne... No jeszcze była ta teoria, że... Na szczęście też brugał okiem do Messiego. Bardziej to brugał okiem do naszych. Na tak, albo do sędziego, że wszystko zrozumiał, okej, że dał mu spokój, on już jest ustawiony i wie, jak się zachować. Kiedyś też była no to ta, na pewno, ale, ta teoria, ale ja że kto myślę, pierwszy że strzela jak, chyba, tak? To jeszcze aha, ja strzela. Jednak myślę, że jak ktoś dobrze obierze ten kierunek i siłę, to jednak da radę. A to też jest policzone, że to... chyba, że przy dobrze strzelonym rzucie karnym, odpowiednio wycelowanym, no to bramkarz czekający do momentu strzału, nie wybierający wcześniej narożnika. Orsic miał takiego karnego w meczu Brazylii z Chorwacją, kiedy załadował w boczną siatkę. No, to było idealnie wykonane. Co zrobić z tym? Tak, co nie zrobić. Chyba musiałeś mieć 3 metry i być jak Victor Wembanyama. Myślę, że tak. Mhm. A co do Francji, wiesz, ja jestem... Ja sympatyzuję z Francją, natomiast muszę oddać Anglikom, że byli wczoraj lepszym zespołem. Mówiliśmy o tym w tym Hyde Parku pomeczowym. A ja bym tak nie powiedział właśnie. No, ale... Każdy ma prawo do... Na szczęście piłka nożna jest takim sportem, że każdy widzi sobie to tak, jak uważa. Uważam, że wczoraj Kylian Mbappé zagrał najsłabszy mecz, że go Walker razem z Hendersonem dokładnie zrobili z nim to, co chcieli, że go podwoili. Z drugiej strony też. I z drugiej strony stało się dokładnie tak. Tak jest. Raz jedyny Kylian Mbappé wygrał taki pojedynek z Walkerem na boku, taki biegowy. I to tyle. Francja miała dużo słabych punktów wczoraj. Miała fantastycznego Griezmana. Niezłego uważam Rabiot, bardzo dobrego Llorisa, chociaż ten nie miał znowu też bardzo aż takich spektakularnych strzałów do obrony. Ale okej. Ale wygranie pojedynku z Kane'em przy stanie 0-0 to było. No tak, to było to. No, natomiast obrona mocno szwankowała, bo każdy z nich jest tam bardzo elektryczny. Upamecano mi wygląda na faceta na taką tykającą bombę zegarową. Bo on miał wczoraj fart. Oczywiście. Moim zdaniem był, jest to chyba w końcu nie zostało to policzone, czy zostało to policzone? Moim zdaniem on zrobił karnego. Nie, ten karny na Kane to był ewidentny. Nie mam pojęcia, tylko, czemu tylko chodziło, czy już w polu karnym, czy, no właśnie, czy na linii. Bo, tylko, słuchaj, tylko to był ten. To, że oczywiście wczoraj sędzia przerwał grę, był konsultowany VAR i jestem przekonany, że VAR-owcy widzieli faulę. Widzieli faulę. Chodziło tylko miejsce. Nie ma możliwości wprowadzania protokołu VAR, jeżeli byłby, mowa jest tylko o rzucie wolnym. Tak. Musiałby być rzut karny. A oni nie mieli w 100% pewności po tych powtórkach. Ale ja jak patrzę, no to bardziej karny. Wydaje mi się, że karny. No i
No i co? No o, także Upamecano miał mnóstwo szczęścia. Nie, no ta sytuacja z Saką i też z tym faulem Upamecano, kiedy tak. puszcza i jadą na 1-0. Wiem, że to trwało, ale, no ale to sędzia, który... No pamiętamy go z meczu Polska-Arabia, kiedy był, kiedy też popełniał duże błędy. No bo oczywiście do tego karnego my mam duże pretensje i tak no wydawało nam się, że ten kontakt był tak delikatny, że na karnego się nadawał. No ale to, że nie daje drugiej żółtej kartki Kaszowi, no to jest taki już gruby błąd. Pewnie gdyby trafiło może na reprezentację trochę grubszą niż Arabia Saudyjska i ją spotkało, że zawodnik drużyny przeciwnej nie dostaje w takiej sytuacji drugiej, to sędzia wylatuje z mundialu. No, myślę, że tak. A tutaj, myślę, że tak. A tutaj prowadzi jednak ważny mecz świecinołowy. Wiesz, ja to wczoraj już tłumaczyłem podczas pomeczowego Hyde Parku. Ta, oczywiście bramka na 1-0 dla Francji jest po wcześniejszym ewidentnym faulu Upamecano. Tam na tym polu karnym przeciwnika. Tak, tak tylko że, że wszystko się dzieje przy polu karnym Francji. I tutaj sędziowie, to nie jest nigdzie zapisane w przepisach. Ale sędziowie mają takie wskazówki. Jeżeli coś nie wynika z czegoś bezpośrednio, tak, jeżeli nie ma tego, ja to rozumiem, tylko że jak można tego z boiska nie zobaczyć? Tak, że tam jest faul. Tak, że tam jest faul. No tak, no słaby sędzia. Tylko tam powinna być reakcja natychmiastowa, tak nie? Jest. Jeżeli tam już, tak jak mówisz, po jakimś czasie, to VAR do tego już jakby nie ma kompetencji chyba, tak? No tak po prostu się sędziowie mają takie... Są lepsi i gorsi w tych fazach. Takie wskazówki, jeżeli coś się wydarzy, jeżeli jeszcze dużo rzeczy się wydarzy od tego faulu, a dużo rzeczy się zdarzyło od faulu do momentu, kiedy finalnie Tchouaméni oddał strzał, to już nie przerywamy tej gry. To już nie przerywamy, ale nie wracamy. Ale by to był bardzo brutalny faul, nie? Który by... Chyba, że byłby to tak. Chyba, że byłby to faul na czerwoną kartkę. Wtedy jest inna rozmowa. Ale swoją drogą mam wrażenie, że Francuzi... Jeszcze chciałbym, jeżeli mogę wprowadzić jakiś wątek, proszę. Tutaj troszkę może wbrew wam, wbrew ogólnej chyba takiej retoryce, o Maroko. Rozumiem, że no, jest zespół, który robi wyniki, tylko że ja pamiętam, że... No pamiętam jakiś czas temu, jak Włosi grali podobnie, i Włosi byli znani z tego swojego calcio i no i wszyscy na nich psy wieszali, nie? Że co to jest za piłka w ogóle, nie? Że to jest antyfutbol, nie? Tymczasem oni mieli o wiele więcej jeszcze technicznych i w ogóle świetnych zawodników, ale był taki okres, kiedy właśnie Włosi w ten sposób rozgrywali mecze, często właśnie z sukcesem. I teraz mi Maroko tak gdzieś to przebłysku przypomina te Włochy. No i nie wiem, czy ja bym chciał takie zespoły oglądać w ogóle na turnieju, nie? Jak rozumiem, chodziło ci o Catenaccio, nie o Calcio, Catenaccio, tak. Znaczy, ja się nie zgadzam. No ja też. Ja myślę, że raz, że Włosi byli znani z takiego stylu gry, a Maroko nie było znane i dlatego to też może się podobać. A dwa, myślę, że to włoskie bronienie zawsze, kiedy było takie pełne pasji, pełne takiej wzajemnej współpracy, mogło urastać do miana sztuki, która oczywiście mogła się nie podobać niektórym, a niektórym wprost przeciwnie, mogła się podobać. Akurat mi się podobało. Oczywiście, jeśli to nie ograniczało się tylko i wyłącznie do jakiejś gry brutalnej i tylko do przeszkadzania, bo to jest klucz, że kiedy już kończy się ten element przeszkadzania, w którymś momencie się kończy, tak jak w grze Maroko czy powiedzmy Włochów, no to trzeba jeszcze z tą piłką coś umieć zrobić, pokazać jakąś klasę, jakąś indywidualność. I to zarówno Włosi, kiedy odnosili sukcesy grając powiedzmy defensywnie i tak samo teraz Maroko, no to mają. Jest tam na kim po prostu oko zawiesić, kiedy są już w tej fazie posiadania. No tak, wychodzenie spod pressingu reprezentacji Maroka momentami, ich technika indywidualna tych piłkarzy, nie zgadzam się absolutnie, że są jakimiś psujami piłki nożnej, a to, że są różne sposoby dochodzenia do celu, to jest zupełnie coś innego, to jest zupełnie inna sprawa. Maroko nie może pójść na otwartą, na wymianę ciosów, bo przegra, ale w tym, co umie robić, i to nie jest zabetonowanie bramki, powiedziałbym, że doszli do tego półfinału. Okej, posłuchaj. Chcesz powiedzieć sytuację wyjątkową? Jak było? Słucham? No dobrze, jak było? Ale mówię, że nie są w stanie pójść na otwartą wojnę, na otwartą grę z Hiszpanią. No po prostu. Ale Polacy zagrali taki sam... Nie. To jest właśnie sprowadzanie... Nawet strzeliliśmy bramkę. Nie. To nie było to samo. Naprawdę nie. Bardzo nie to samo. Bardzo nie to samo. Bardzo nie to samo.
Jeśli tego nie dostrzegasz, no to nic z tym nie poradzimy. To musimy z tym żyć. No. Dobra, posłuchaj. No dobra. Kończymy, damy innym słuchaczom się wypowiedzieć. Bardzo ci dziękuję. Tylko na koniec powiedzieć, że bierze w następną gwiazdkę Argentyny, nie? Także na koszulce. Okej. Okay. Tak, także moje takie preferencje. No i pozdrawiam. Na razie, trzymaj się. Cześć, cześć. Kogo wybieramy na lewego obrońcę? Teraz szybko sobie rozstrzygniemy może jedną, drugą kategorię, zanim odbierzemy kolejny telefon. Czyli tak, Acuña, Show, Mazraoui czy Sosa? Na kogo panowie oddajecie swój głos? No, dla mnie też w tych ćwierćfinałach było dość fantastyczne, że w Argentynie mówiło się, że najsłabsze punkty tej drużyny to są boczni obrońcy. Tak, Molina i Acuña. Jeden strzela gola, drugi upracowuje rzut karny. To nie oznacza, że oddaje głos na Acuña. Także na... Podoba mi się ten Sosa, ale, mi się też podoba. Ale bardziej mi się podoba Juranović. Bardziej mi się podoba Juranović. Ja wiem, że on tutaj na prawie obroni ma większą konkurencję. No ja bym jednak oddał głos... No to jest... Powiem szczerze, że tu jest taka konkurencja no nie najlepsza. No, ale jak wszędzie, lewa obrona zawsze najsłabsza. Tak. No to chyba jednak na tego Showa. No, panie Kubo? Ja chyba też na Showa bym postawił, tym bardziej, że był naprawdę fajnie się włączył do akcji ofensywnych, grał dobrze do przodu, fajne liczby. Słuchaj, bardzo blisko Mazraoui i Acuña. Finalnie Mazraoui 33%, Acuña 32% głosów, a Luke Shaw 18%, przed Sosą 17%. Mm-hmm. Także tu rzeczywiście było ciasno. Mazraoui trafia na razie do naszej jedenastki turniejowej. Teraz środkowi obrońcy, których wam zostawię do głosowania. No tutaj obsada jest mocna. Zastanawialiśmy się, czy powinien być Aguer z reprezentacji Maroka. Szkoda, że go zabrakło w ćwierćfinale. No prawda? Szkoda, też żałuję. Ta kontuzjowana dwójka. Nie wiem, czy on jeszcze zdąży wrócić na mecz półfinałowy. Podobnie jak Saiz, który jest wśród nominowanych piłkarzy. Saiz, Otamendi, Varane i Gvardiol. Taką czwórkę wam proponujemy. Dzisiaj czytałem wywiad z Saizem. On jest absolutnie uwielbiany przez pozostałych reprezentantów swojego kraju. Oni wierzą bardzo, że ta kontuzja nie okaże się zbyt poważna, chociaż widzieliśmy, jak on miał wczoraj obwiązane udo. Ja nie wiem, czy tam nie doszło do już jakiegoś naderwania i czy on w ciągu kilku dni jest w stanie wrócić do grania. Sam Saiz powiedział, że nie chciałby być ciężarem dla drużyny, że nie chciałby być taką kotwicą, która ich ciągnie w dół. Także... Jorge Valdano, twórca wielu bonmotów piłkarskich, mówił, że kiedy masz chęci, kiedy jest mecz, kiedy trzeba na serduchu pojechać, to ból nie ma znaczenia, że on tak czy siak wyjdzie, zagra i nawet gdyby miał zagrać przez pół godziny i później pęknąć, to jednak lepiej, żeby wyszedł w jedenastce, bo wtedy marnujesz w cudzysłowie tylko jedną zmianę na niego. Ale ja mam też takie przekonanie, bo żyję przynajmniej w takim przekonaniu, Smok może ty mnie wyprowadzić z błędu, że właśnie tak szedł mocno, ryzykował mocno zdrowiem 4 lata temu Samuel Umtiti, tak. Że on z tym kolanem nie domagał, grał na jakichś środkach przeciwbólowych, na jakichś blokadach, no i to de facto zakończyło jego karierę. Zatem ja wiem, że jest silna u takiego Saiza czy u Aguerda konieczność czy chęć gry, ale no, trzeba chyba też czasami spojrzeć troszkę dalej, że to nie jest tylko ten turniej, nie tak ważny mecz i tego Umtitiego mi właśnie jakoś tak strasznie żal. To ja bym chciał wam powiedzieć. Wiem, ile on poświęcił. Dzisiaj sobie poszperałem w marokańskich gazetach z kolei, poczytałem w tych francuskojęzycznych i tam znalazłem wypowiedź jednego z marokańskich zawodników, nie mam kadry, ale to jest 18-latek, który nawet na minutę tam jeszcze nie wszedł w tym turnieju, ale gdzieś tam wyszedł do dziennikarzy i zdradził to, co opowiadał Walid Regragui w szatni na odprawie przedmeczowej jeszcze. I tam Bilal on powiedział takie słowa. Al-Kenus. Tak, Al-Kenus. Dokładnie, Al-Kenus. Tak? Z Genk. 18 lat? Tak. No. Pomocnik. Grał coś w tym turnieju? A, zaraz ci powiem. Czy... Nie. No widzisz. 5 razy ława. Wszystko przed nim. Al-Kenus. Wszystko przed nim. Natomiast dużo wynosi, jak widać. Ale nie, ciekawe rzeczy. Bo Walid Regragui przed meczem mówił tak. Ile rozegraliście meczów w karierze? A tu jest jeden, jedyny mecz, by wejść do historii piłki nożnej. Jeden mecz to nie tak dużo, prawda? Ważny jest każdego poświęcenia i tego, by umrzeć za niego na boisku. Tak powiedział Walid Regragui. To tak a propos tego Umtitiego. No bo teraz jest w Lecce. Fajnie byłoby się do niego przelecieć i zapytać go, Samuel, gdyby cofnąć czas o 4 lata. Myślę, co byś zrobił? Myślę, żeby chciał zostać mistrzem świata. Czy byś wybrał mistrzostwo świata, czy zdrowie? Jeden mecz, żeby przejść do historii. Słuchaj, naprawdę to jest... Ja nie wiem. No jeśli myślę, że jeśli Saiz będzie zdolny nawet na 75%, to wyjdzie na to spotkanie z Francuzami, chociaż no, może być im już tutaj naprawdę ciężko. Saiz, Otamendi, Gvardiol czy Varane? Gvardiol. Gvardiol.
To wydaje się być proste. Oczywiście Gwardiol 54% głosów wygrywa. Tylko 54%? Saiz Otamendi po 17, Varane 12. Taka jest ta. O, Otamendi 18 wskoczył w tym momencie na drugie miejsca. Wybieramy dwóch, także to ta para będzie. Jutro myślę, że w mocy mundialu Michał Pol będzie mógł zaprezentować tę jedenastkę, waszą jedenastkę, czyli Gwardioli i Otamendi wskakują do drużyny. A my teraz już dajemy wam pod głosowanie prawego obrońcę. No i tutaj jest Juranović. Czyli jakże miły polski wątek. Ale tu konkurencja wątek. Jest mocna. Konkurencja jest mocna. Jest Hakimi, Marokańczyk, jest Molina, reprezentant Argentyny i jest Dumfries z Holandii, który akurat Holendrom nie będzie się dobrze kojarzył. Facet, który zobaczył dwie żółte kartki w ciągu minuty podczas seansu rzutów. No świetna 1/8 wykonanie Dumfriesa. No tutaj to już nie trzeba tego przypominać, ale ćwierćfinał jeden z większych zawodów na pewno. No, na pewno. Bo wydawało się właśnie, że jeśli ktoś ma zdominować te flanki, to Dumfries z Blindem. A Blind też nie dojechał jakoś tak fizycznie, nie wiem, jakiś może problem zdrowotny. Dumfries cały mecz poddenerwowany jeszcze na końcu. Jestem ciekaw, jak będą układały się relacje Dumfriesa z Lautaro Martinezem po przyjeździe, po tym jak spotkałem się w szatni Interu. No bo tam były pokazane te zdjęcia, jak on właśnie już najbardziej prowokował Lautaro Martineza, kiedy ten ruszał do piłki, wykonując ten decydujący rzut karny. No bo wiesz, dobrze wiedział, Enzo Fernandezem udało się. Enzo przestrzelił. No więc jak już podchodził Lautaro Martinez, to już ruszyło z koła środkowego chyba 5 czy 6 Holendrów, ale rzeczywiście Dumfries był tym prowodyrem, był tym pierwszym. No faktycznie, to było, no tamte gierki były brudne między piłkarzami. Kto jest z nami? 486, 65, 56. Halo? A, właśnie nam ktoś, ten ktoś nam spadł, nie chciało mu się czekać. To czekajcie, to ja wam jeszcze w takim razie coś przeczytam z wiadomości, że tak powiem, ze świata piłki. Jak powiedziałem, Kamil Glik gra w piłkę. Dzisiaj o godzinie 15:00. Benevento grało z Cittadellą. W 36 minucie spotkania Kamil Glik zobaczył żółtą kartkę. Cały mecz rozegrał, tak? Tak. Drugi już od środy chyba też. Od mistrzostw świata. Wygrana Benevento 1-0. Nie ma takiego przerwa, nie ma czegoś takiego jak w słowniku Kamila Glika. Nie, no Fabio Cannavaro goni go do roboty, bo niewiele miał z niego pożytku przed mistrzostwami, bo leczył kontuzję. Zatem teraz musi taki mały dług wdzięczności spłacić. I jak na razie mu wychodzi całkiem nieźle. No Benevento też ma co nadrabiać, bo szykowali się na awans, a na razie do tego awansu to jeszcze daleka droga. Kto jest z nami? Mamy kolejny telefon już tym razem. Dzień dobry. Z tej strony Tomasz z Heringsdorfu. Cześć Tomasz. Takie pytanie. Czy mógłby pan zadać pytanie odnośnie reprezentacji Polski? No jasne. Jesteśmy tutaj. Możesz zapytać, super, o co chcesz. Dobrze, okej. Okay. To w takim razie. Czy możemy śmiało założyć, że Robert Lewandowski już za 4 czy tam 5 lat chyba raczej nie będzie grał dla reprezentacji Polski? O, myślę, że można to założyć. Chcę powiedzieć. No tak, słucham? Myślę, że bez wielkiego jakiegoś tam... Za 4 lata? Za 4 czy za 5 lat. Aha. Że gdzieś za 5 lat być może już nie będzie grać w reprezentacji Polski. Myślę, że nie jest to przesadnie kontrowersyjna teza. Mhm. No tak, i chyba chciałem właśnie powiedzieć, że wiele osób brak Roberta Lewandowskiego może strasznie zmartwić, ale mi się wydaje, że to może pod prezentację zrobić w miarę dobrze, tak samo było w przypadku Szwecji. Bo z tego, co się orientuje, to reprezentacja Szwecji z Zlatanem Ibrahimowiczem grała dosyć dobrze, ale ostatnio właśnie jak ten Ibrahimowicz nie gra, albo gra bardzo mało, to grałem jeszcze lepiej. Ja się tak nie skupiałem aż tak bardzo. No, czy panowie zgodzili ze mną? To jest taka to teza. Co wy sądzicie na ten temat? No nie, hamulcowego ściągamy i jedziemy, tak? To jest, wiesz, znaczy papier wszystko przyjmie, wydaje mi się, i każdą tezę możemy sobie postawić, czy reprezentacja Polski bez Lewandowskiego będzie lepsza niż z Lewandowskim, bo jak rozumiem z innych, tak, że nie będzie wszystko się koncentrowało na lewym, tylko wszyscy piłkarze dostaną więcej odpowiedzialności. Nie, no myślę, że już... No tak, tylko w sensie... mogę się wtrącić? Mhm. Tak? Znaczy mi się nie chcę mówić, że reprezentacja bez Lewandowskiego będzie lepsza, bo jednak no, Lewandowski jest no, znakomity piłkarz, ale chcę powiedzieć, że nie musimy się jakby bać tego momentu, jakby jak Lewandowski przejedzie na emeryturę, o tak powiem. Mm-hmm. A no, dlaczego? No właśnie wydaje mi się, że mamy wielu innych zawodników, którym możemy go rozsądzić. Znaczy w sensie takiego, no napastnik nasz będzie o wiele gorszy, znaczy będzie no, strasznie spalać na tej pozycji napastnika, ale przez to możemy na przykład... no, jakby to kurczę powiedzieć. No jest to... Wydaje mi się, że Zieliński za parę lat, no może tak nie.
Zielińskiego nie, Zielińskiego do ataku nie wstawimy. Zielińskiego raczej obniżajmy. I... Słuchaj, tak, ja myślę, że Zieliński bliżej obrony, a, tak, tak. a w ataku niestety... Szymański chłopie... może, Szymański w takim razie. Szymański. Nie, no nie mamy piłkarzy... A tutaj musimy mówiąc, na razie taki... Piątek Milik na tym duecie chyba... Że Zieliński nie będzie grał z przodu, ale że Zieliński może przejąć jakby rolę takiego kapitana, że właśnie on może też taką jedną z ważniejszych postaci, jakby jedną z ważniejszych ról tej reprezentacji może grać. Tak, o to bardziej chodziło. Dobra, dziękujemy ci. Daj się wypowiedzieć chłopakom, co na ten temat sądzą. Tomek już znaczy, widzę, że... Tak, no ja już chyba o tym mówiłem, że... Że nie. Obawiajmy się, żeby na przykład za 4 lata, jeśli zakwalifikujemy się na Mistrzostwa Świata, żeby nie było podobnej sytuacji, jak teraz mieli Portugalczycy z Cristiano Ronaldo, gdzie rzeczywiście jest wielka postać, wielki dorobek i coś jednak czuje się podskórnie, że już nie jest to samo, że jest nie to samo. Oczywiście no, Portugalczycy mają większy wybór w tym, kto może zastąpić taką gwiazdą, pewnie niż my będzie, chociaż może ktoś się w ciągu tych 4 lat objawi. Zatem ale jakoś nadal nie widzę tej reprezentacji bez Roberta Lewandowskiego. Uważam, że jest kilku piłkarzy, jest do zastąpienia, a nawet powinno być może być zastąpionych, ale... Wysuwanie nazwiska Roberta Lewandowskiego to już jest trochę zbyt śmiała teoria. Co sądzisz, Kuba? No, jest to bardzo śmiała teoria. Nie będę tego ukrywał. Tak, ja myślę, że rozstrzygnijmy naszą ankietę. W takim myślę, razie. Tak, tej. To... Ale bardzo cię pozdrawiamy. Juranowicz, ja jesteś... Hakimi, Molina czy Dumfries? Hakimi. Hakimi. Bez wątpienia. Bardzo proszę. Zdecydowane zwycięstwo, 60%. Na najwięcej procentów. Hakimi chyba tak. Skupiamy się na tym, że Hakimi jest rewelacyjny, jeśli chodzi o grę do przodu, ale jego próbowano na tym mundialu 20-krotnie przedryblować. Udało się tylko 7 razy. 13 razy Hakimi powstrzymywał swojego rywala i naprawdę był imponujący właśnie po obu stronach boiska. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, że Maroko jako kadra nie atakowało zbyt wiele. Dla mnie to była drużyna momentów, tylko takich, gdzie się wszyscy nagle poczuli moment, szli i potem przez pół godziny mogli się bronić. I tym, co dla mnie jest nieprawdopodobne w tej kadrze Maroka, to, że ona właściwie nie popełnia błędów. To jest kadra, której atutem jest to, że jej piłkarze się nie mylą. Ja nie kojarzę takiej sytuacji, w której marokański obrońca, pomocnik, ktokolwiek popełniłby błąd. Niezależnie od tego, czy gra piłkarz podstawowy, czy gra piłkarz z ławki. Słuchaj, wczoraj gra piłkarz, tylko pamiętamy drugi człon tego nazwiska, Allah, lewy obrońca, o którym świat nie słyszał. I on się nie daje minąć. On gra po prostu perfekcyjnie. On gra naprawdę kapitalny mecz. Dla mnie Hakimi to jest ideał gwiazdy. A grał za Mazraouiego. To jest ideał gwiazdy wklejony z klubu do reprezentacji, dlatego że kiedy błyszczy, to błyszczy, a kiedy cierpi... to cierpi razem z resztą. I to jest po prostu, nie stroi żadnych fochów, nie unika czegokolwiek, tylko po prostu zasuwa. No fantastycznie będzie zobaczyć ten środowy półfinał, kiedy mamy Hakimi Mbappé, czyli dwaj przyjaciele, a jeszcze do tego dodamy Teo Hernandeza. Bo ja pamiętam, jak we Włoszech rozgrzewali się przed derbami Mediolanu, gdzie dwaj byli zawodnicy Realu, którzy w tym klubie zostali odesłani, właściwie niesprawdzeni. Gdzieś tam spotykali się ze sobą na treningach, ale przeszli tę szkołę madrycką i też było to Teo kontra Hakimi. Dwa turbo do ładowania. Który szybszy? W tych meczach zazwyczaj lepiej wypadał Hakimi, ale teraz jeszcze dokładamy Mbappé. Wielcy funfle z klubu, muszę wam powiedzieć. Hakimi i Kylian Mbappé. Mbappé jest tym, który uczy Hakimiego mówić po francusku, bo Hakimi nie mówił po francusku. A z kolei ten Allah słyszałem, że mówi tylko po arabsku. No, to jest niesamowite. Bono też chce mówić tylko po arabsku, chociaż on się akurat wziął, on rodził się akurat w Kanadzie. Żyje w Hiszpanii od wielu lat. Wprowadzimy teraz kolejną kategorię. To będą, nazwijmy to, środkowi pomocnicy bardziej szóstki, ósemki. Ta kolejna to będą bardziej ósemki, dziesiątki. To jest oczywiście bardzo umowne. Bawimy się, także nie miejcie pretensji. I tutaj taka czwórka. Modric, Tchouameni, Sufiane Amrabat, czyli znowu reprezentacja Maroka. Dla mnie absolutne odkrycie. I Casemiro, na którego Brazylijczycy mówią Casemiro, oni Casemiro. Oni wszystkie nazwiska wymawiają inaczej niż my. Tak, to prawda. Casemiro, Amrabat, Tchouameni i Luka Modric. Wjechała kolejna ankieta. Wy głosujecie na swojego piłkarza na tę pozycję, a my odbieramy telefon. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł z Kalwarii, z tej strony witam was, chłopaki. Cześć. Cześć, Paweł. Cześć, Paweł. Hej. Smoku, bo ty obdzierany jesteś, to mam do ciebie takie pytanko. Jak ci się podoba tatuaż Michała Pola?
A to wiesz, że ja nie widziałem go jeszcze. A nie widziałeś jeszcze? Nie widziałem. A już pokazywał go? Tak. Pokazywał go? Pokazywał? I co, co on sobie wytatuował? No zrobił taki... Poczekaj, musisz tu pokazać. Zaraz ci pokażę. To ja zaraz to ocenię, ja nie widziałem jeszcze. Dobra. Dla mnie już, szczerze, dla mnie było szokiem, że on sobie jeszcze postanowił pochać Kuba. Pokaż. A, widzisz, jest. Wytatuował sobie gołą babę? Prawie. To anioł. O ty, ale to jakiego... Taki... Skubany, ty to na pół ręki. Że 5 godzin siedział. No widzę. Co to jest? To jak oceniacie? Michał Archanioł. No, trzeba by się w ogóle zapytać Michała, co to jest, ale jest taki... Porządna robota. Poczekaj, jak on z tym wygląda? Nie no, Misza, teraz to już musisz naprawdę sobie... Bo te włosy teraz ci nie podpasują do tego tatuażu. Teraz już głowa na zero. Głowa na zero i tatuaż będzie wyglądał groźnie. No, albo do Turcji. Właśnie, albo do Turcji. Na przeszczepy. Okay. Nie, ładny tatuaż, dobrze zrobiony. Fajnie, dobra. Mhm. Panowie, mam takie pytanko. Kto Archanioł zdaniem... Michał, tak swoją drogą. Archanioł Michał, tak, Archanioł. Dawaj pytanie. Kto, panowie, waszym zdaniem może teraz zdobyć złotą piłkę? Czy jest, czy to z perspektywy mistrzostw świata rozstrzygnie się pomiędzy Messi i Mbappé? Czy może ktoś inny się tam waszym zdaniem klaruje na taką pozycję, kto może to zdobyć? I czy możliwa jest w ogóle 8 piłka dla Leo? Jakie jest wasze zdanie? Ja od razu powiem w imieniu Wojtka Kowalczyka. Rozmawiałem z nim o tym przedwczoraj. On jest zdania, że absolutnie to się rozstrzygnie między Messim a Mbappé. On uważa, że finał będzie Argentyna-Francja i ten, kto wygra finał, wygra złotą piłkę, bo potem ewentualna nawet wygrana czy przegrana Ligi Mistrzów przez Paris Saint-Germain, oni już idą razem, już idą. Ale pamiętaj o tym, że złota piłka będzie wybierana dopiero po sezonie. Mm-hmm. Że tak naprawdę... No Liga Mistrzów jeszcze będzie. No tak, ale zwykle jest tak, że masz w głowie masz to, co było niedawno. No że tak, kiedyś było tak, że te głosy były podejmowane, że na przykład Cristiano Ronaldo kiedyś triumfował w dużej mierze dzięki temu, że w barażach nastrzelał tam mnóstwo goli, pobił sporo rekordów. Ale generalnie rzecz biorąc, zwykle pamiętamy najbardziej to, co było przed chwilą. Mm-hmm. No jak będą dziennikarze głosować w maju, w czerwcu, czy tam właśnie po sezonie, to ten mundial już może być tak lekko przykurzony, myślę. Ale ja myślę, że pamiętać. Na tym etapie, gdyśmy, nie wiem, zaraz wybierali właśnie tego, kto zdobędzie złotą piłkę, to Messi. Ale Messi dlatego... pierwsze pół roku miał fatalne, dla przykładu. Ale ten turniej jakby... No to pierwsze pół roku wiosnę, w sensie. A, wiosnę, tak. Tak, wiosnę, ale tak. Dla mnie to jest taki turniej, w którym... Ale liczymy sezon, a sezon ma dobry. No świetny. W którym Messi najbardziej zbliżył się do Diego Maradona. A to w tym sensie nie tylko, że ciągnie zespół, często w pojedynkę. Pewnie jak było nimi, nie wiem, tutaj jedenastkę, to pewnie Messi będzie jedynym Argentyńczykiem, który znalazł się w tej jedenastce. Co pokazuje też, że bez niego no, ta drużyna by nam delikatnie, jeśli nie mocno, sprzeciętniała. Ale też Messi po prostu już nie jest tym grzecznym chłopcem, tym pełen pokornym, pełen pokory, który jeśli robią się trudności, to absolutnie znika. No to zdjęcie, które nawet z Van Halen, to starcie z Lewandowskim. To jak do Weghorsta. Do Weghorsta jak wyskoczył tam w strefie, wywiadu. Oczywiście, no jest taki, bo Diego taki był, taki właśnie łobuzerski. Mhm. Taki jest, no i właśnie widzę coś takiego po raz pierwszy, chyba po raz pierwszy w Leo Messi. To może się bardziej lub mniej podobać, ale myślę, że dla Argentyny no taki Messi jest potrzebny. To znaczy myślę, że to dzisiaj to jest trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu. Za tydzień będzie dużo łatwiej o taką opinię, kto tę złotą piłkę wygra, chociaż wydaje się rzeczywiście, że największe w tym momencie szanse ma ktoś z pary Mbappé Messi, no bo to są gwiazdy tego mundialu. Ale za chwilę może się okazać, że sensacyjnie Francja odpada z Marokiem, że Chorwacja Modricza eliminuje Argentynę i wtedy... No pamiętaj też, że PSG gra chyba z Bayernem w 1/8 finału Ligi Mistrzów, więc może się okazać, że tego trofeum też nie uda się zdobyć i nagle ta kandydatura może runąć. No czekaj, no otóż to, no więc różne rzeczy się jeszcze mogą wydarzyć. Na razie Bayern ma swoje problemy. Neuer wypadł ze złamaną nogą, ma być skrócone wypożyczenie Nubela, ma wrócić do Bayernu, ale powiem wam, że... Czy tam się też nie pojawiła kandydatura Livakovicia? Gdzieś w kontekście Bayernu? Słuchaj, gdzieś... kto to wie, bo to dzisiaj, wiesz, nagle zupełnie nowe nazwiska się pojawiają na rynku, że Livakovic też, ale chcę jeszcze ci powiedzieć, że no jest Ulreich, ale znów wraca kandydatura, nie wiem na ile ona już jest poważna w perspektywie nazwiska numer jeden, ale Gikiewicza, który przecież był bardzo bliski przejścia do Bayernu Monachium tuż po Euro, tylko wtedy jako dubler Manuela Neuera nie zdecydował się na to. Wolał być numerem jeden w Augsburgu, a miał już gotową ofertę z Bayernu Monachium jako bramkarz rezerwowy. Zobaczymy. Na pewno Bayern będzie zimą myślał. Jest kilka klubów, które 100% będą myślały o wzmocnieniach. Arsenal
na szuka napastnika po kontuzji Jezusa. Bayern musi szukać bramkarza po kontuzji Neuera. Kilka ruchów na pewno zimą będziemy mieli. Tak? Dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon. Na kogo oddajemy głos? Modric, Tchouameni, Amrabat, Casemiro? Amrabat. Amrabat, no. No ja powiem szczerze, że po tym, co zrobił w ćwierćfinale Modric, to wiem, że faza grupowa może była przeciętna, grali inni lepiej, ale no, urzekł mnie Modric, bo dla mnie no Modric to jest o tyle fenomen, że ma 37 lat i wiele, często mówimy, że te gwiazdy, kiedy się starzeją, kiedy mają te 35-36 lat, nadal są wielkie, grają w inny sposób. A Modric, mając te 37 lat, po prostu gra tak, jak miał 27. Cały czas gra tak samo, na tym samym wielkim poziomie, z taką samą pazernością, chęcią, klasą. No ja bym oddał jednak ze względu na to na Modric. No i Modric wygrywa z bardzo dużą przewagą. 65% głosów, Sufjan Amrabat 20%. Sufjanem Amrabatem z kolei jego brat, który też przecież gra, Nordin Amrabat, który tak, też Grecji, gra w piłkę, bardzo stara się zainteresować Sufjanem. Prezesa Al-Khelaifi, jego Paris Saint-Germain, powiedział: Verratti i Sufjan, widzę to. Nie, prezesie, nie widzę tego. Prezesie, niech pan go bierze, niech nie, pan go bierze. Kolejna pozycja, na którą szukamy waszych głosów i prosimy was o głosowanie, to są ci środkowi pomocnicy bardziej ofensywni, no chociaż no był tutaj Modric, prawda, więc też trudno powiedzieć, ale niech tak będzie. I tutaj mamy taką czwórkę: Bellingham, Bruno Fernandes, Antoine Griezmann i Unai, kolejna sensacja z reprezentacji Maroka, piłkarz ostatniego zespołu tabeli francuskiej ekstraklasy. Oli Buffon w trzeciej. No tak, nie, no w ogóle to jest jakaś... Ale często mówi się, że dzięki temu, że mamy, że świat futbolu stał się taki bardzo... że wszystko wiemy o każdym piłkarzu, że już nie ma właściwie takich sytuacji, że ktoś przyjeżdża na mundial i właściwie jest kompletnie nieznany. Takich rewelacyjnych historii, że nagle jest bohater mundialu i on jest zaraz później trafił do innego klubu, no bo się w końcu pokazał światu, praktycznie w ostatnich latach nie było. Ale tutaj wychodzi na to, że pojawiają się Marokańczycy, pojawia się taki Ounagi, którego praktycznie nie widać było w tej francuskiej ekstraklasie, zakładam, że się jakoś tam szczególnie nie wyróżniał. Nie. Przyjeżdża i nic, nagle nic? Mówi nic, o nim nic, pół świata. To no tak, ale jak... spojrzałem właśnie, prześwietliłem jego tę karierę reprezentacyjną, no to można powiedzieć, że on wprowadził Maroko do tych finałów, no bo w meczu rewanżowym z Republiką Demokratyczną Konga prowadzoną przez sektora Coopera, on strzela 2 gole i ma asystę, jego zespół wygrywa 4-1. No wtedy zabłysnął chyba przynajmniej w oczach swoich kibiców po raz pierwszy, ale też no, te liczby, suche liczby, Wanger, nic nie wskazywało, że to będzie tej klasy zawodnika. Ja ci powiem więcej. Saisa w meczu Maroka z Portugalią zastąpił już w tym momencie czwarty obrońca, bo jest ten Elianik, trzeci obrońca Maroka środkowy, a czwartym był Ashraf Dari, który wszedł na boisko. I to jest obrońca Brestu, Francji. Brest. I ten chłop to z kolei w tym sezonie zagrał chyba 10 spotkań, co jeden to gorszy. Także w ogóle nie radzi sobie w tym Breście. Ten Brest też słabiutko gra. No i prawdopodobnie wyjdą na parę środkowych Elianik i ten Dari, który w lidze francuskiej jest zawodnikiem. No już powiedzieć o nim, że się nie wyróżnia, to nic nie powiedzieć w lidze francuskiej. No ale taka to jest właśnie drużyna. Drużyna mocniejsza niż indywidualności, które tam grają, tak, poza Ziyechem tak. i poza Hakimim. Kogo mamy na linii? Kto jest z nami? Halo? Halo? Tak, halo. Słuchamy. Halo? Tak, tak. Cześć. Dobry wieczór. Stanisław z Pyskowa. Witamy, cześć. Witamy. Chciałem się podzielić może taką krótką obserwacją, ponieważ liczę sobie sporo wiosen i pamiętam czasy z lat powiedzmy 80. I tak mogę powiedzieć, że żyłem w szczęśliwych czasach dla polskiego futbolu, kiedy na Mistrzostwach Świata w 82 roku, prawda, Polacy po remisach z Włochami, z Kamerunem. Ojej, jeszcze. Słucham? Z Kamerunem. Z Kamerunem, tak jest. I z Peru po 5-1 chyba, dobrze pamiętam. Tak, tak 5-1. Wychodzili z grupy i tak dalej i grali wspaniale. I niewątpliwie... jest to coś wspaniałego. Natomiast dzisiaj, no patrząc na to, to w jakim stylu, jak to wszystko dzisiaj wygląda,
to tutaj no ma się dużo wątpliwości, tak jak już panowie tutaj niejednokrotnie opowiadaliście w różnych innych stacjach i tak dalej. O tym była mowa. I niewątpliwie to, co tutaj też u państwa padło wcześniej, taka kwestia dotycząca, co by było, gdyby Lewandowski skończył grać, prawda, za kilka lat. To ja myślę, że to samo, co kiedy Zbigniew Boniek skończył grać. To znaczy po 86 roku, po Mistrzostwach Świata, prawda, była tam wielka polska nadzieja, czyli Dariusz Dziekanowski, który, no, bo tak dokładnie mówiąc, to nie pamiętam, żeby zdecydował czy doprowadził do tego, aby polska reprezentacja mogła wywalczyć jakiś, no właśnie, sukces na imprezie międzynarodowej. Więc pomyślę, że w dniu dzisiejszym, nie wiem, czy są tacy reprezentanci tej klasy, tak, jak właśnie Lewandowski w dniu dzisiejszym. No, i dlatego też mam wiele, wiele obaw, pomimo tego, że są jacyś no, napastnicy, prawda, zdobywający. Ale pamiętajmy przecież, że był w latach 90. pan Kosecki, była przecież mecz z Anglią w Chorzowie, gdzie chyba Krzysztof Leśniak, nie wiem, dobrze pamiętam, prawda, nie strzelił bramki, prawda, gdy był sam na sam Marek bramkarzem. Marek Leśniak. Tak jest, Marek Leśniak. O tak, 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 ma pan rację. Więc myślę, że to będzie bardzo trudne zastąpić takiego gracza, pomimo tego, że jest jakaś grupa napastników, prawda, którzy w większym, mniejszym stopniu odnoszą jakieś sukcesy. I to tyle, jeśli chodzi o kwestię tutaj jakby reprezentacji Polski i tej kwestii, czy jest przyszłość. A teraz chciałem się zapytać generalnie o taką kwestię, czy to, że zmieniła się data rozgrywania, według panów wpływa na poziom i wynik Mistrzostw Świata. Dziękujemy bardzo. No co do lewego, to się zgadzamy, ale to już powiedzieliśmy sobie wcześniej. A co sądzicie o tym? Piłkarze bez obozów przygotowawczych, bez żadnych obozów, w zasadzie z marszu przystępują z gier ligowych, które grali niektórzy tydzień przed mistrzostwami. Tak jakby wejść z tygodnia tydzień z kolejnego meczu ligowego nagle w Mistrzostwa Świata. Ja uważam, że to jest dobry turniej. Nie, dobry turniej, ale no myślę, że byłoby tak łatwo powiedzieć, że najlepszy od lat, czy najlepsze mistrzostwa, no bo przecież przy Euro 2020, które były rozgrywane w normalnym terminie, to też może źle zabrzmi, no jednak z rocznym opóźnieniem, no ale powiedzmy w normalnym, czyli po sezonie, no też nie było tam się do czego przyczepić. Też ten turniej wyglądał fajnie, chociaż był rozstrzelony, też było wiele meczów z udziałem Szwajcarów, Francuzów, no przecież te mecze tam 3-3, 4-3, no fajnie się to oglądało. Tak, ale pamiętasz, Tomek, że mieliśmy, ja już teraz nie będę strzelał, ale przy wielu takich mistrzowskich imprezach granych po sezonie, nie mówię, że mi się podoba rozgrywanie w środku sezonu takiej imprezy, jak Mistrzostwa Świata, ale jednak narzekaliśmy, że piłkarze są zmęczeni, tak. Że już widać, że tam czasem... Anglicy najbardziej tam poszkodowani, bo oni najbardziej najtrudniejszą ligę i tak dalej, i tak dalej. No, a tutaj mamy dobry turniej i bardzo się obawialiśmy o to, jak będzie to wyglądało ze względów pogodowych. No jednak te, no tutaj trzeba powiedzieć, że te klimatyzowane stadiony dały radę. No i wręcz do tego stopnia, że niektórzy piłkarze się skarżyli, już nie pamiętam, którzy... Morata, tak? Że dostał, że jest zakatarzony cały, że się gdzieś ta klima przewiała. Ale poziom tych Mistrzostw Świata jest, uważam, rewelacyjny. No nie ma... No naprawdę pojedyncze spotkania stały na słabym poziomie, ale już w tej fazie tak naprawdę pucharowej wszystkie świetne. Gwiazdy na tym mundialu świecą. Mało jest piłkarzy, w którym można przykleić taką łatkę giga rozczarowania. No, De Bruyne, no. Cristiano, wiesz, no jednak paru, no wiadomo, że tutaj jeszcze wchodzi wiek, ale jednak Kevin De Bruyne jest dużym rozczarowaniem. No tak, ale z drugiej strony patrzysz na tą stronę pozytywną. Mbappe gra rewelacyjnie, pomijając ten mecz ćwierćfinałowy. Kane kapitalny, Bellingham kapitalny, Griezmann najlepszy piłkarz mundialu jak na razie. Messi fenomenalny. Modric też ma swoje momenty. I tak naprawdę możemy w każdej pozycji znaleźć kogoś, kto będzie wyróżniającą się postacią i naprawdę pod tym względem ja się obawiam o ten mundial, ale mundial sam w sobie jest super, tylko teraz się boję o konsekwencje mundialu, które zobaczymy, zakładam,
w marcu, kwietniu, czy w jakimś tam innym terminie, że tak, to rozregulowanie... O to się boję bardziej niż o to, co się wydarzy do końca tych mistrzostw świata. Teraz jeszcze wiedziesz po mundialu na optymizmie, wielu piłkarzy pojedzie na krótkie urlopy, Hiszpanie mają zagwarantowanych 10 dni urlopu po mundialach, co zapewnia im, czyli piłkarze grający w La Liga, należący do związku zawodowego, mają zagwarantowane zgodnie z prawem 10 dni urlopu, no ale wielu zawodników praktycznie z marszu rusza do treningów z klubem, no i tak naprawdę pytanie brzmi, jak będzie to, jak się odbije na nich turniej właśnie za kilka tygodni. Zagłosujmy, panowie, na tego środkowego pomocnika, bardziej ofensywnego pomocnika. Bellingham, Bruno, Griezmann, no tu jest czy Unai? No ale Kuba no powiedział tutaj przed chwilą. Griezmann no to jest klasa sama w sobie na tym turnieju. Chyba mało kto się spodziewał aż takiej dobrej jego wersji. Może nawet jeszcze lepszej niż w 2018 roku, chociaż trochę innej. On nie tylko w ofensywie, to jest piłkarz, który niebywale dużo pracuje w defensywie. W ogóle poświęcił się dla drużyny jak nigdy. Ja takiego Griezmanna nie pamiętam. Ale tutaj czwórka jest fantastyczna, bo i ten Można Bellingham... Można żałować, że nie włożyliśmy któregoś z tych pomocników na lewą obronę, na bramkę. Dziesiątkę podniesionego napastnika. Unai też fenomenalnie. Nawet wczoraj na tle Portugalczyków wyglądał bardzo fajnie. Bruno Fernandes super, Bellingham kapitalny, ale Antoine Griezmann jest jak na razie najlepszym. Antoine Griezmann, 43% głosów, Bruno Fernandes 26%, Jude Bellingham 24% i Unai 7% głosów, ale rzeczywiście cała ta czwórka to piłkarze o nieprawdopodobnym potencjale. Teraz zaproponujemy wam prawoskrzydłowych i tutaj, jak tu wybrać jednego? Saka, Bukayo Saka, Leo Messi, Hakim Ziyech i tak trochę na doczepkę w tej wygronie, no nie sądzę, żeby wygrał Son Minkion, trochę na wyrost. Saka, Messi czy Ziyech, za moment rozpocznie się głosowanie. A teraz uwaga, mam dla was niespodziankę. Tak. Dla was, widzowie, też mam wielką niespodziankę. I ja też nie widziałem tego gościa lata całe. Otóż razem z nami na Skype'ie już teraz jest, wyobraźcie sobie, Roger Guerreiro. Właśnie teraz. Roger, how are you? You wanted us to speak English, actually. Why is it so? You don't speak Polish anymore? So I can understand everything what you speak in Polish, okay. But for I speak is more difficult. I zapomniały. Okay. Troszkę. Dobrze. I can rozumie, ale mówi troszkę. Okay. So porozmawiamy sobie z tobą po angielsku. Ja myślę, że ci, którzy będą oglądali, i tak wszystko sobie zrozumieją. Nie będziemy tłumaczeni na język polski. Roger, we are so curious about your actual life. What are you doing right now? What is your life look like? Yes, now I live in São Paulo. Are you a taxi driver, as we heard? No. So this 5 years ago, I like driving. I drive like 2 months only, uh-huh, because I make some space for play football for my soccer school. Mm-hmm. And in this time I drive just 2 months, you know, and mm-hmm, after I make my soccer school, and I have my soccer school here now 5 years. And also I play soccer here in São Paulo, football amateur here in São Paulo. And now I play also in master and old team Corinthians, mm-hmm, and I make some games with Corinthians master. Uh-huh. So, and now this is my life. I have my family, two children, and okay, this is my life in this moment. Any famous players in this Corinthians team playing with you? Yes, I play with Marcelinho Carioca, Viola take World Cup 94, so I play with old players in Corinthians. They make they agree with the players who make history in Corinthians, and we play some friendly games, okay, in all Brazil. Okay, Roger, are you familiar with Poland national team? Have you watched Poland's games during this World Cup? What's your opinion? Yes, because yes. Were you entertained with the Polish style? So I didn't like how Poland played this Mundial. So we neither. Everyone know.
Everyone know how I play it before and how I like to play. And in my opinion, the Poland, they like just play defensive, you know? Yeah. And they leave Lewandowski alone in front, just counter-attack or long balls for him. And every time when Poland play, I receive many messages on my Instagram, and everybody asks, Roger, where are you to give some passes to Lewandowski, because we don't have this player. So in my opinion, the Poland, when they have the ball, they must like the ball, you know. Yeah. For players Poland, maybe the ball is like fire. They shoot the ball and they leave the ball, and we must love the ball when we have the ball. Of course, when we don't have the ball, we must running, we must fight. And these things Poland learned me a lot, because before I just like to play with the ball. And when I played in Legia, I learned a lot with Polish players about this, about when we don't have the ball. But when we have the ball, we must play. That, I think that's why Lewandowski played very good in Bayern, Barcelona, because these players give good balls for him. Mm-hmm. And in national team, I don't know exactly why, but the players don't want to have the ball, you know. Mm-hmm. This is the biggest problem what I look at in the games. Roger, how about Brazil? Is this the end of the world as we know it since Saturday? Since you are out of the tournament? So, it's very... in Brazil now, everybody is very disappointed, especially with the coach, you know, because they in Brazil here, they speak, the coach make a little bit crazy change, you know, put Militão out, take out Vini Jr., and he want to put Fred and not Fabinho, because Fred go to in front, and the Brazil give the counter-attack for the Croatia. So the people here in Brazil, before the game, they are very... very happy. They think we have Hexa, but after the game, Brazilian people are very disappointed with the result, of course, and especially the decisions of the coach, you know. Mm-hmm. I already told our audience about what Casagrande, former national team player of Brazil, told that the new national coach should forget about Neymar. What is your personal opinion about it? So here in Brazil, you know, they some commentators, some people like Casagrande, they make some fight, political fight, you know, and they don't speak just about football. Okay. Maybe Casagrande speak bad things about Neymar, because Neymar like Bolsonaro, and Casagrande like Lula. Mm-hmm. And so these things, I think they must put out when you go speak about football, you know. And the Casagrande every time say bad things about Neymar and about other people, because they don't think like him. In my opinion, this is crazy. Mm-hmm. If you speak about football, you must speak about football. If we make some debate political, okay, we speak who is better. Why? But football is football. We must separate. No? Yes. And here, this point, Casagrande and Neymar is like this. They mix football, political things, and so I didn't like this. Yeah, I see what you mean. So, Roger, today we are choosing the best 11 of this tournament. What is, in your opinion, the best player so far? Just give us one name. So, when Poland, in the first round, Chesney. In my opinion, in the first round. Yeah. And now the goalkeeper of Croatia, Morocco, they're very good. But in my opinion, I like Messi a lot. I mówisz to jako Brazylijczyk? O Argentyńczyku?
No, like love football, you know, because Messi, some many times he just walk in the field, but he give your 100% in the right time, you know. Okay. When he need to give the 100%, he make. So I like good players, Messi, Griezmann. Play very good World Cup, in my opinion, because these players, they must give something special, you know, and Messi make the special things for Argentina, and Griezmann also make a very special things for France. So for me, in this moment, Messi and Griezmann. Okay. If I remember well, have you played with Wojtek Szczęsny at the same time in Legia? Were you together in the same team? No. No. Okay. I play with Fabianski. Oh, okay. Szczęsny is a little bit younger. Yeah. Roger, it was a huge pleasure. Thanks a lot. You took like what? You didn't change. You took like maybe 2 kilos. No, 10 kilos minimum, and I lose a little bit hair. Okay, you know, don't speak about hair. Look at Michał Pol. Roger, to była wielka przyjemność. Trzymaj się, we stay in touch. Pozostajemy w kontakcie. I want to say thank you for invitation, and dziękuję bardzo za wszystkie. I love Poland, I miss Poland, and I hope one day back to Poland with my family for fun time, or maybe make some work, I don't know, but I want to say thank you for everybody in Poland, because I love this country. Dzięki, Roger, to była wielka przyjemność. Trzymaj się, pozdrawiamy. Dzięki. Na razie, dziękujemy. Cześć, cześć. No widzicie, takie niespodzianki, pyk, i Roger Guerreiro prawie się Lewandowski byłby szczęśliwszy, mając Rogera Guerreiro z 2008 roku, prawda? Za plecami, na pewno. To pewne. To co, Saka, Messi są czy zjesz? No, dla mnie sprawa jest prosta. Tak. Dla Rogera też byłoby to proste i dla was chyba też, czyli Leo Messi, na niego stawiamy 58% głosów, Bukayo Osaka 21%, a Kim Ziyech 17%. Tak wygląda pozycja najlepszego prawoskrzydłowego. Za sekundkę odbierzemy kolejny telefon. Wprowadzimy teraz najlepszego lewoskrzydłowego, bo jeszcze mamy 3 pozycje. Mamy lewoskrzydłowego, podwieszoną dziewiątkę, tak sobie to nazywamy troszeczkę obrazowo, i typową dziewiątkę. Lewoskrzydłowi Mbappé, drugi Mekambe, trzeci Kimbeppe i czwarty, nie, żartuję, Mbappé, Perisic, Buffal i Rashford, grający głównie jako rezerwowy, ale skuteczny w roli tego rezerwowego. Zostawiam was z tymi głosami. Znowu podam wam króciutką informację, która wczoraj jeszcze tylko się zastanawialiśmy, jak to było z En-Nesyrim, który strzelał fantastycznego gola Portugalii, chociaż bramkarz się wybrał na grzyby, umówmy się. Natomiast Youssef En-Nesyri skoczył tam, tak, że swoje 4 litery miał na wysokości twarzy Rubena Diasza. I już to zostało policzone. 278, ściągnął piłkę z wysokości 278 centymetrów, co dało mu skok dosiężny w wysokości 90 centymetrów. Nieźle. Kuba się zajmuje koszykówką, zaraz nam powie, co to oznacza dla koszykarzy. Przy siatkarzach chyba by to nie było zbyt... Nie, to właśnie przy koszykarzach nie jest to... Znaczy jest to ważny aspekt bez wątpienia, ale w koszykówce zasięg, szczególnie przy oddawaniu rzutu, nie ma aż takiego znaczenia, jak na przykład w siatkówce, gdzie ta wysokość twojego wyskoku zwiększa twój zasięg, czy w bloku, czy w ataku, i to jest absolutnie kluczowa rzecz. W koszykówce oczywiście, jeżeli wybijesz się wyżej, to masz ten punkt rzutu ciut wyższy, ale to i tak nie jest to ten absolutnie najważniejszy aspekt. Na przykład Luka Doncic, który dziś dominuje na parkietach NBA, no nie ma najwyższego wyskoku, a i tak jest po prostu spektakularnym koszykarzem. Natomiast sprawdziliśmy, wczoraj nawet się zastanawialiśmy, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, mieliśmy w pamięci spotkanie Sampdoria-Juve i wtedy okazuje się, że skoczył na wysokość 256 centymetrów. Przypomnę, 278 En-Nesyri,
Ale zdarzyło się, i to był mecz Realu Madryt z Manchesterem United. I wpiszcie sobie gdzieś, odszukajcie to zdjęcie. To też jest słynna fotografia, kiedy Patrice Evra stoi taki lekko jeszcze przyczajony, więc trochę w takim przykucu. I gdzie w takim razie, że prawie sięga do nogami Ronaldo jego głowy. I wtedy skoczył na wysokość 293 cm, co dało mu skok dosiężny, jak policzyliśmy, 106 cm. No to to już jest potężny wysok. Ale nawet na tym turnieju Cristiano Ronaldo miał taką jedną akcję. Chyba to było w pierwszym meczu z Ganą, tak mi się wydaje. Kiedy też skakał do główki i też to był taki wyskok. On nieczysto trafił w piłkę głową, ale to też był wyskok dość imponujący. No, ale od tej strony takiej elastyczności, skoczności, no Ronaldo myślę, że niewiele stracił, ale En-Nesyri, no to no Kuba też oczywiście doskonale wie, że akurat La Liga jest znane z tego już od lat, że ma, że on rzeczywiście wyskoczyć szybkość, dać mu piłkę na wolne pole, czy dać mu piłkę taką zawieszoną, no to można akurat na En-Nesyriego liczyć. Teoretycznie wszystko ma jako napastnik, bo jest wysoki, silny, jest taki bykiem jest w ataku. W Sewilli takich lubią. Mają też Rafa Mira, który ma bardzo podobną charakterystykę, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, bo też jest wysoki, taki nabity. Szybki, lubi grę na wolne pole, dostawać piłki takie na wybieg. No ale i Mir, i En-Nesyri mają ten problem, że są piłkarzami momentów. Że potrafią w jednej chwili strzelić takiego gola, że on ci zapada w pamięć na długi czas, bo czy En-Nesyri teraz na Mundialu, czy Mir w La Liga zdobywając bramki głową, takie potężne bomby ładowali właśnie tą częścią ciała, a później przychodzą trzy kolejne mecze, w których ten sam En-Nesyri, ten sam Mir nie robi nic albo marnuje trzy patelnie na mecz. Więc... No to w Mundialu robi to co zwykle na Mundialu, można powiedzieć. Ale widzisz, strzelił w kluczowym momencie tego gola. Oczywiście. Jest bramka dla Maroka i mamy półfinał. Panowie, to, że Mekambe wygrał naszą ankietę, to chyba nie będzie ulegało Ile kwestii. Procent? Jeszcze nie wiem, ale kto byłby drugi u was? Perisic, Buffal czy Rashford? Ciekawe. Ja bym postawił na Rashforda osobiście. Podobał mi się, kiedy wchodził na boisko. Tutaj akurat troszkę, wydaje mi się, że Gareth Southgate... Też ten rzut wolny, tak? Ten rzut wolny z wczorajszego meczu też robił. Ale no ja jednak na Iwana Perisicia. Perisicia, no. Okej. Okay. Tak. Ale oczywiście stawiamy na... Chyba, Mbappé. Tak? Tak. Kylian Mbappé. On to wygrał 85%, nikt więcej nie przekroczył 10%. Także tu jest sprawa prosta. Ale on miał łatwiej, bo występował jako czterech w jednym. Mbappé, Kimbeppe, Mekambe i tak dalej. Teraz podwieszonego napastnika wam zaproponujemy, zanim odbierzemy. To już będzie przedostatnia ankieta i pewnie też przedostatni telefon. Podwieszony napastnik. Znów traktujmy to bardzo umownie. Nie przywiązujcie się do tego, bo tutaj między innymi Maeda, który jednak grał jako zdecydowana dziewiątka w reprezentacji Japonii, ale jest też Gakpo. Holender, jest Alvarez, reprezentant Argentyny, grający dopiero od drugiego spotkania, czy tam od trzeciego meczu, chyba od drugiego meczu w podstawowym składzie. Od trzeciego. I wreszcie João Félix, reprezentant Portugalii, także taka czwórka na podwieszonego napastnika. Félix, Alvarez, Maeda i Gakpo za moment wjedzie na nasz czat. Wy głosujcie, jutro wam pokażę całą jedenastkę Michał Pol w swoim porannym programie. A my odbieramy telefon. Kto z nami? Cześć, Kuba z Katowic z tej strony. Cześć, Kuba. Cześć, Kuba. Znowu mi się udało. W backstage było super na meczu. No tylko mega. Polska przegrała 3-1. No to nie mega. Ja sobie ułożyłem pytanie na samym początku programu i chyba częściowo też odpowiedzieliście na to. I ja wpadłem na chyba odpowiedź też, dlaczego trochę i z polską reprezentacją jest, jak jest. Fajny był ten telefon od seniora pana Stanisława. Ja myślę, że w 78, w 82 też byśmy nic nie zrobili. Jakby wyszedł Lubański do pracy i powiedział, że nie umiemy grać w piłkę. Nie wiem, jak się czuli chłopaki wtedy w szatni, bo ja w szatni wprawdzie w piłkę ręczną, ale parę lat ładnych spędziłem i wiem, jak ważna jest atmosfera. I nawet jeśli on tego zawodnikom w szatni nie mówi, mówi to do pracy. Wiem, że wam na Lewego czy na Krychowiaka nie wolno mówić politycznie, czy musicie się trochę zachowywać też, mi wolno. I dlatego chciałbym to podkreślić, że przychodzą młode chłopaki, chcą zagrać, tu już też oczko do trenera, że spalił się Zalewski po pierwszym meczu w wywiadzie, takie coś w prywatnej rozmowie. Wiecie, rozumiecie, przychodzą nowi chłopaki, jak słyszą od swoich liderów, że nie da się wygrać z tym, nie da się wygrać z tamtym. Wróćmy do tego 82. Pamiętam te mecze jako dziecko. To była piękna gra, 0-0 z Kamerunem, 0-0 z Włochami,
0-0 ze Związkiem Radzieckim, to był okropny mecz, tego się nie dało oglądać, ale trzeba przejść i przez takie mecze, i przez takie mecze. Jak się wychodzi na ulicę, to nie tylko ładne dziewczyny wszystkie chodzą, no niektóre się muszą pomalować. Ja wtedy przed Francją rozmawiałem też, podchwycił to bardzo fajnie, dzięki Wichniar, bo mówił jeszcze później o tym chyba w dwóch czy trzech programach, że niepotrzebnie rozwijamy słabe strony zamiast mocne strony, bo ten atak i zawodników ofensywnych naprawdę mamy świetnych. I w ogóle jeśli chodzi o budowę drużyny, czy można na dziewiątce budować drużynę? Nie. Nie. Dziewiątka jest diamentem na pierścieniu. Takim czymś, jak przywalisz komuś w mordę, to kładziesz go jednym strzałem na ziemię. Ale jak masz sam diament, możesz go sobie położyć na ręce, on ci spadnie, albo włożyć go sobie do kieszeni. Myślę, że kadrę powinno się budować na zawodniku kompletnym. Jedynym w tej chwili kompletnym zawodnikiem w naszej kadrze jest Ziela. Zieliński, dzięki w ogóle za wszystko, wierzę w ciebie ciągle, bo to nie jest twoja wina. To jest wina tego, jak drużyna jest budowana. Trzeba zbudować Zielińskiemu 5-6 dróg podań, taką gwiazdkę wokół niego, paru zawodników. Wiadomo, przechwytuje obrońca Bach, może do Bielika, może do Krychy. Następne każde podanie idzie do Zieli. Ziela albo biegnie do przodu, bo umie przedryblować jednego, to już wystarcza. Bo dzisiaj generalnie drużyny, ja myślę, że w ogóle to jest takie fajne, to jest też takie drugie czy, że mamy na naszych oczach jakby zmianę takiego pokolenia piłkarskiego. Odchodzą tacy jak właśnie Modric, Ronaldo, w różnym stylu oczywiście, Kane. Tutaj też trzeba lewego wstawić, jak ta jego kariera się kończy, jak ten styl wygląda, bo tutaj w Akademii Muzycznej to już nowy taniec narodowy powstał. Lewy chodzony. No, wiem, że się nie śmiejecie, bo może nie ma się z czego śmiać, ale to trochę tak wygląda. Pytanie, czy na tą chwilę Zieliński nie byłby takim zawodnikiem, na którym warto zbudować solidny zespół na kilka następnych lat, bo tutaj wzorem mentalu i tego, jak działa dzisiaj drużyna, jak działa dzisiaj piłka, jest Maroko. Te wielkie turnieje to też nie jest liga. Tu nie budujemy zespołu w taki sposób, że musimy mieć faceta, który ma zdrowe nogi, wytrzyma nam 40 meczy w jednej rundzie, pojedzie na wakacje, wróci i będzie dalej rył, jeszcze będzie grał reprezentacyjne mecze. Tutaj te mistrzostwa też pokazały, że warto wziąć Grosika. Warto brać takich ludzi, na mistrzostwach też tacy powinny być, ale to są dalej diamenty do tego pierścienia. Potrzebujesz wykonać ostatni ruch w 20 minut do końca meczu, wtedy zakładasz nowy kastet na rękę i tym kastetem tłuczesz. Dlaczego Lewy chodził? Może powinien grać 45 minut, a biegać. A niech to będzie drugie 45 minut. Może. Manewr ten pierwszy ze zdjęciem Ronaldo wyszedł w Portugalii doskonale. Te chłopaki naprawdę uwierzyły w siebie, napukali bramek, zeszło z nich ciśnienie. Myślę, że Ronaldo akurat dużo bardziej rozumie swoją sytuację niż Lewy, bo no, każdy tę karierę odejścia z Bayernu widział. Dwa razy machnięcie skrzydeł w Barcelonie, dobrze na początku. Końcówka wcale nie była świetna, nie oszukujmy się sami. Czy też zgadzacie się właśnie ze mną, że takie wielkie pokolenie piłkarzy odchodzi? Chciałbym też, żebyście odpowiedzieli, kto w tym następnym pokoleniu będzie oprócz Kylian, bo wiadomo, że on już właściwie wyrósł na takiego, który w tym pokoleniu jest. Czy to też nie jest tak, że dzisiaj piłka się zmieniła, że nie ma obrony, nie ma ataku i nie ma pomocy? Dzisiaj, a to mówią o skrzydłowy, wahadłowy i kłócą się o jednym facecie. Dzisiaj cała drużyna to są obrońcy, cała drużyna to są napastnicy. Tylko dziewiątka broni w kółku na środku i oddaje zęby za obronę tam. W drugiej linii chłopaki na tym czy na tym metrze bronią. Czy jak gramy pressing, to też broni każdy jeden w drużynie. I tak samo atakuje. Pepe strzelił bramkę, ktoś tam strzelił. Co w innych drużynach ma strzelać tylko dziewiątka? Okazuje się, że wcale nie, jak popatrzycie na bramki. Kurczę, słuchaj, ty też widzę, preferujesz telefon totalny. Wprowadzasz 17 wątków. Tak, gratulacje za potoczystość. Czuję się, jakbym słuchał rzeczywiście jakiegoś stand-upera i też potrzebuję w tym momencie czasu, żeby powiązać te wszystkie. Żeby ochłonąć się. Tak, także te wszystkie sznurki ze sobą. Ale dobrze, no, dobrze, miałeś... To, co mnie interesuje, to poza oczywiście bezdyskusyjnie Luka Modric z tego starego pokolenia,
Grosik na drugim miejscu. Kto jeszcze według was z tych staruchów, takich diamencików, których warto było wziąć, a odchodzą, pokazał się i w jakim stylu? No i to ten temat budowania polskiej reprezentacji, jakby no, sprowadzając wszystko metodą Lejka do tego, co miałem na myśli. Dziękujemy ci bardzo za telefon, pozdrawiamy. Na razie. No. Proszę bardzo, panowie, nie dam rady wyłapać wszystkich pytań. Myślę, że nie ma co budować, trzeba poprawiać po prostu i ulepszać, no, upiększać, bo specjalnie nie jestem jakimś zwolennikiem, żeby... Mówię o reprezentacji Polski, tak, żeby tutaj coś burzyć, jakoś jakiś twardy reset robić, szukać kolejnych 15. No nie, no, piłkarzy mamy, tylko trzeba innego nastawienia, innego modelu, innego myślenia i tak dalej, i tak dalej. Jakie to proste, prawda? No, tak, ale no to co można tutaj wymyślić? No bo najprościej powiedzieć rewolucja. No, ale... no tak, ale wiesz, na przykład my nie mamy takiej sytuacji jak Francuzi, którzy gdyby chcieli, to mogliby pewnie sobie powiedzieć, dobrze, robimy rewolucję. No to się na tym przejechali, muszę ci powiedzieć, w meczu z Tunezją. Oczywiście, to samo, nie wiem, Hiszpanie też mają teoretycznie bardzo równą kadrę, ale kiedy wychodzi plan B, to pojawiają się kłopoty. Brazylia też z Kamerunem nie zagrała idealnego meczu. A też sobie powiedziano, dobrze, rewolucja, próbujemy, tylko to był oczywiście jednorazowy przypadek. Ale próbowanie przy tak napiętym kalendarzu, gdy masz tak mało meczów bez znaczenia, no bo albo grasz Ligę Narodów, albo kwalifikacje wielkiego turnieju, czasu na eksperymenty nie ma, tym bardziej, że selekcjoner drużyny narodowej też nie ma za bardzo czasu na pracę z tymi zawodnikami. Także ten futbol międzynarodowy stał się futbolem w dużej mierze prostym, opartym na prostej tezie, że dużo łatwiej jest przeszkadzać niż kreować. No bo tak naprawdę kadra Francji, która zdobywała Mistrzostwo Świata, czy ta, która gra na tym mundialu, to nie jest kadra, która porywa w niesamowity sposób swoją grą, tylko to jest kadra bardzo solidna, oparta o geniuszy z przodu, którym nie trzeba wielu podpowiedzi, a i selekcjoner Deschamps jest takim trenerem, który myślę, że w tych trudnych momentach mówi: poradźcie sobie, umiecie to zrobić. I on nie jest trenerem, który jakoś szczególnie tym piłkarzom dokręca śrubę czy szuka kwadratury koła. On jest raczej trenerem, który pozwala im wszystko wymyślać. No i na koniec dnia na tym wychodzi całkiem... A jeśli mówimy o takich emerytach, powiedzmy, chociaż może by się obrazili, że robią furorę na tym mundialu, no to jednak Grosika nie zrównywałbym z Modriczem, bo to trochę... Ani z Perisiciem. Trochę nie pasuje, wydaje mi się, że jednak nie pasuje, więc Modric, Messiego bym zaliczył do tej kategorii i jednak Olivier Giroud, nie ma co gadać. No, jest to facet, który robi swoją robotę. Kamil Grosicki jest o rok młodszy od Leo Messiego, tak swoją drogą. No, gdzie krem, no nie ma co, no wiesz, no jednak... Kamil wszedł bardzo udanie w meczu z Francją, no niemniej wszedł na kilkanaście przy minut 0-3. Przy wyniku 0-3 i tyle na ten temat. No nie ma chyba co za bardzo... prawym obrońcy reprezentacji Francji, który pewnie na tym turnieju już nie zagra. Gakpo, Alvarez, Meda czy João Félix? No tutaj myślę, że konkurencja tak... Ale zbliżona do lewej obrony, powiem szczerze. Nadzwyczajna, tak. Ja bym prawdę powiedziawszy przeniósł na przykład Bruno Fernandesza tutaj. Albo przeniósłbym Griezmanna właśnie do tej podwieszonej pozycji, ale już, wiem, żeby że wybrać Bruno i Griezmanna wtedy. Tak, na przykład. Albo żeby wybrać Bellingama do środka i tutaj się zastanawiać między Griezmannem a Fernandeszem. Ale z tego, co tu jest, to ja bym brał Gakpo. Bo Gakpo jest fazę, który... Tak, za fazę grupową to bezdyskusyjnie. I Gakpo wygrywa. 50%. Kreował, dużo strzelał, był piłkarzem cały czas podłączonym pod grę Holendrów, którzy nie byli kadrą, która często atakowała, ale jak atakowała... to atakowała właśnie przez Gakpo, który był piłkarzem naprawdę grającym na innej pozycji niż w swoim klubie. Grał tutaj bardziej na środku, grał jako piłkarz, który jest centralną postacią swojej drużyny pod kątem formacji ofensywnej, tego planu na atak, i wyglądał naprawdę świetnie. Tak, i on złagodził trochę to generalnie blade oblicze Memphisa Depaya, bo Depay poza jednym meczem chyba ze Stanami Zjednoczonymi to też takie raczej spore rozczarowanie. 50% dla Gakpo, 25% dla João Félixa, Alvarez 19% i Meda, reprezentant Japonii 6% głosów. Mamy ostatnią pozycję i dla was, i ostatnią ankietę dzisiaj, takiej typowej dziewiątki, to jest Olivier Giroud. Obok niego wybieracie Richarlisona albo Youssefa En-Nesyriego, ewentualnie Harry Kane. Taka czwórka i tylko jeden z nich trafi do jedenastki Mistrzostw Świata po fazie 1/4 finału. Zostawiamy was z tymi czterema nazwiskami na kilka ostatnich minut. Odbierzemy sobie ostatni telefon. Kto jest z nami? Jeszcze potem wam podam kilka ciekawostek, co się dzieje jeszcze
co się wydarzyło, albo co, o czym warto pamiętać. No to jak? Jest już ktoś z nami? Hejka, hejka, cześć. Cześć chłopaki, Bartek z Gdyni. Cześć Bartek. Cześć, Bartek. Słuchajcie, ja dzwonię z takim pytaniem, a właściwie też refleksją. Oglądam wasz kanał właściwie od początku mundialu i trochę już tutaj godzin razem spędziliśmy. No gratuluję przede wszystkim formatu, gości, przykrojowo tego wszystkiego, co się dzieje. Natomiast mam taką... Halo, halo? Tak, tak, jesteśmy. A, dobra, sorry, przepraszam. Mam taką refleksję. Jestem, wiecie, z pokolenia, kiedy się dużo grało jeszcze gdzieś tam na boiskach. Pamiętam taki element jak SKS w podstawówce, gdzie się chodziło naprawdę i codziennie tłukło z nauczycielami WF-u w różnorodne sporty. Grało się w palanta gdzieś tam też po różnych boiskach i właściwie układało się dwa patyki i kopało tą piłkę. Balon wyskakiwał z piłki co drugi dzień. Piłki się zmieniało. I słuchajcie, ja pamiętam takie czasy, gdzie największą ambicją takiego chłopaka na podwórku, który miał 8, 10, 12 lat, to było dryblowanie. Każdy chciał tą piłkę wziąć, dryblować, strzelać, biegać za tą piłką w tej zewce. Ja się zastanawiam, w którym momencie my gdzieś tutaj w tym szkoleniu robimy błędy albo coś, że chłopaki potem tego nie mają. Bo pokażcie mi jednego zawodnika z kadry, który jest w stanie teraz zrobić różnicę na boisku, wziąć piłkę, przedryblować jednego, dwóch zawodników i naprawdę zrobić na tym boisku różnicę, bo tak jak patrzymy, no to chyba jedynym, który drybluje, jest Wojtek Szczęsny, czasami w polu karnym, bo jest do tego zmuszany. No nie, no to ten rzeczywiście ta jedna statystyka z Argentyną, gdzie mieliśmy jeden udany dribbling, rzeczywiście to było. Nie, ale powiedzcie, gdzie to jest, bo ja naprawdę gdzieś tam czasami też chodzę na te orliki, patrzę, jak chłopaki grają i naprawdę ta piłka fajnie chodzi u tych młodych chłopaków i aż się dryblować chce. No, Smoku, no powiedz, no brało się piłkę, chciało się dryblować, no tak to było. Chciało się kiwać, sztuczek się uczyło. Słuchaj, więc, ja podania, najlepszym dryblerem nie byłem, ale na osiedlu mieliśmy takiego gościa, który miał ksywę Drupi. I on objeżdżał wszystkich, włącznie z braćmi Żewłakowami, którzy też grali w tamtym pokoleniu. No to niemożliwe. Ale wiesz co? On już gdzie my to tracimy? Od 30 lat nie gra w piłkę. Ja jestem z Trójmiasta. Byłem kiedyś też na treningu Lechi. I tam był trening młodzików i chłopaki brali tą piłkę i naprawdę dryblowali, kręcili, biegali. Tam był jeden taki naprawdę młody chłopak, nie wiem, 8-10 lat miał, mówiło się wtedy o nim, że jest talentem. Tylko się zastanawiam, czemu to nie jest dalej ciągnięte, czemu my tej techniki nie mamy. Nie wiem, czy te podstawy są źle prowadzone. Nie, myślę, że każdy piłkarz, który wyjdzie na boisko, który gra profesjonalnie, to jest w stanie zrobić takie sztuczki, że ledwo się namieszczą w głowie. Tylko później kwestią jest przeniesienie ich na boisko. Laboratoryjnych, jak nie ma przeciwnika. Nie, poczekaj, bo tutaj mamy jednego akurat, tutaj masz piłkarza Legii Warszawa. Tomek Lipiński. Ale to też 30 lat temu. No, ale posłuchaj, tak było, ale było tak. No, nie da się ukryć, że tak było. No. Może nie... No nie liznąłeś ekstraklasy. Ale czy tak... No jaka jest twoja diagnoza? Nie, no to myślę, że to jakoś... No jednak giniesz czasem, bo kiedy nawet sobie teraz staniemy przy bocznej linii boiska ekstraklasy, to... Jaką najczęściej słyszymy komendę z ławek rezerwowych? Moim zdaniem numer jeden na tej liście to jest druga piłka. Najważniejsze to jest dla polskich trenerów zgarnąć drugiej piłki. Ja właściwie nie słyszę takich podpowiedzi do zawodników. Idź jeden na jeden, zaryzykuj, spróbuj, przedrybluj. No właśnie to jest u nas, no jakby nie wiem, to nie jest jakieś podstawowe wymaganie trenerów. I myślę, że z czasem zawodnicy, którzy chcą grać, po prostu do tego się dostosowują. Czyli ma być odpowiedzialność, ma być zgarnięcie drugiej piłki, granie na alibi w miarę bezpieczne. Kiedy ja słucham, czy też oglądam takiego Bufala, no to ja w nim widzę właśnie takiego piłkarza, który ma teraz, nie wiem, Bufali to ma 28 czy 29 lat, gdzieś w tym stylu. No to ja w nim widzę nadal takiego 13-14-latka grającego gdzieś tam na blokowiskach pod Paryżem, czy gdzieś, czy nawet na naszych Orlikach, który właśnie ma radość z tego, nawet jeśli to jest nic, to nie daje drużynie, ale ma radość z tego, że kogoś posadził na tyłku, że komuś założył siatkę. Ja wiem, że to oczywiście w granicach, ale no to się podoba i z czasem w odpowiednich warunkach to też się przekłada na coś konkretnego, na konkretny wynik. A u nas, no u nas niestety no wszyscy są tacy pod jedną miarkę. No, pod jedną miarkę. I tak mamy wrażenie, że ten świat trochę odjeżdża, nie? Bo nawet jak oglądaliśmy te ćwierćfinałowe mecze, no to jednak te pojedynki indywidualne, tak jak Saka wchodził, czy Mbappe, no to są ludzie tak wyszkoleni, że on jednym balansem jest w stanie dwóch, trzech zawodników. Wiemy o najlepszych, oczywiście. Właśnie Mbappe ma takie przyspieszenie, że on nie musi mieć wielkiego driblingu, tylko wystarczy, że wypuści piłkę przed siebie i zaraz jest...
Ale myślę, że no my w tej naszej kadrze... Ja też uważam, że mamy niezłych driblerów. Tak, że mamy... No tylko trzeba im pozwolić się rozwinąć i pozwolić tak grać, jak Skóraś, Kamiński, no Grosickiego już bym w to nie mieszał. Zalewski. No to są piłkarze, którzy umieją grać jeden na jeden, tylko trzeba im powiedzieć, panowie, możecie, ryzykujcie, grajcie tak, jak lubicie, a nie tak, żeby było 0-0. Ja oczywiście, to jest bardzo duże uproszczenie, co teraz powiem, bardzo duże i to nie ma co się do tego przywiązywać, ale był taki trener, on pracował między innymi w Sociedad, Renald Denuix, był kiedyś trenerem FC Nantes, potem był właśnie, pracował między innymi w Hiszpanii, dzisiaj jest już, pracuje w Federacji Francuskiej, jest jednym z takich, powiedzmy, mentorów trenerskich. I on miał kiedyś takie, kiedyś powiedział takie zdanie, bardzo uproszczające wszystko, ale powiedział tak, zorganizowani to mamy być w defensywie, a w ofensywie to mamy być zdezorganizowani, bo jeżeli jesteś zorganizowany w ofensywie, to jesteś przewidywalny, no tak już najprościej rzecz ujmując. Więc oczywiście to jest duże uproszczenie, nie na tym też piłka polega, niemniej coś w tym, co Renald Denuix jest. I mimo wszystko lubię myśleć o takich drużynach, no... Lubię myśleć o piłce nożnej jako o zagraniach Leo Messiego do Moliny, których nikt by sobie nie wymyślił z oglądających. No nikt, no naprawdę nikt. Albo jak rzut wolny reprezentacji Holandii z meczu. A tutaj muszę cię poprawić, bo gdzieś odnalazłem. Tak, nie wiem, czy to widziałeś w Wolfsburgu, że to musiał chyba Weghorst w ogóle wymyślić. Tak, to musiał powiedzieć. Słuchajcie, myśmy grali w Wolfsburgu takiego wolnego, to może poćwiczmy, to musiał być Wolfsburg, on. Bielefeld i... Tak, i zrobili 2019 dokładnie to samo. No dobrze, bardzo ci dziękujemy za ten telefon. Ale gdyby ten wolny Weghorsta nie wyszedł, jakby podali piłkę w mur, by to trafiło w 100. minucie meczu mundialowego. Ale wyszło i dlatego wyszło, będzie zapamiętane, zwłaszcza, że wyszło w takim momencie takiego turnieju. Jeszcze kilka informacji. I tak, zanim rozstrzygnę tę ostatnią sondę i zanim skończymy program, na półfinały są szykowane nowe piłki, nie wiem, czy wiecie. Tak, one noszą nazwę Al-Hilm, co oznacza marzenie, poza nazwą coś się zmieniło? Poza nazwą? No, Claudio Taffarel, czyli były bramkarz reprezentacji Brazylii, uważa, że poza kolorem one są trochę inne i jemu przypominają, i uwaga, one jemu przypominają piłki Jabulani z 2010, a pamiętacie, one były krytykowane bardzo przez bramkarzy. Claudio Taffarel, były bramkarz reprezentacji Brazylii. Kolejna taka ciekawa sprawa. Inter i Bayern, jak w każdym turnieju mistrzowskim od 1982 roku, mają już pewność, że ich przedstawiciel zagra w meczu finałowym. Są tam zawsze, mimo tego, że przecież ani w 98, ani w 2010, ani w 2018 nie było ani Włochów, ani reprezentacji Niemiec w finale. A przecież zdarzało się tak, że piłkarze tych zespołów strzelali bramki, bo i Bremer w 90 roku jako piłkarz Interu i Ronaldo... ten oryginalny Ronaldo z 2002 i Materazzi w 2006, a tam Götze w 2014 jako Ronaldo? W Realu grał. Wtedy? Wtedy już w Realu, tak. 2002 już Real. Ale byli też inni piłkarze. Chociaż 2002? Znaczy on w tym... A może przechodził? Poczekaj, czy przechodził? Weryfikuję. Ale mi się wydaje, tak, tak, to on przechodził wtedy. Z Bayernów są w tym momencie... Przechodził. Czyli jeszcze był piłkarzem. Do 30 czerwca. Był zapisany do Interu. Z Bayernu mamy jeszcze Upamecano, Pawarda, Komana, kontuzjowanego Lucasa Hernandeza, ale jest też Mazraoui z reprezentacji Maroka. I jakby co, to Stanisic, także... ale z meczu Francji a Maroko na pewno ktoś awansuje do tego spotkania. A z kolei z Interu mamy Lautaro i Brozovicia. Czyli też ktoś zagra w finale. Także taka to ciekawa sprawa. Zawsze ktoś z tych dwóch klubów gra w finale. Anglicy już sobie wymyślili, kto jest winny tego, że odpadli w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Piszą na Twitterze, Harry, to nie jest twoja wina. To jest klątwa ITV. Bo spotkanie Anglia-Francja wczorajsze było pokazywane nie na BBC, a w stacji ITV i... Faktem jest, że Anglia wygrała 12 z 16 spotkań granych w BBC, a tylko 3 z 17 granych w ITV. Więc myślili sobie, że to jest klątwa ITV. Prosta sprawa, prawda? Ale z rzeczy innych. Z klątw i z takich doszukiwania się źródeł, to żona Cristiano Ronaldo twierdzi, że porażka Portugalii to wina trenera.
Tak. Siostra Cristiano Ronaldo twierdzi, że porażka Portugalii to wina kolegów z zespołu. Aha, no. I w sumie nie do końca wiadomo, kogo... A co sądzi sam Cristiano? No właśnie, nie powiedział. Nie, ale ja pamiętam a propos tych takich zabobonów, no to przypominamy tutaj Mistrzostwa Świata 82 rok, tam była taka chyba znana piosenka o krowie chyba, tak? I tak, przed każdym meczem reprezentacji Polski ją puszczano i ona właśnie miała przynosić szczęście, tak swoją drogą. Ciekawe, że na ten mundial w Polsce nie powstała żadna piosenka, nie? Były, jak słuchaj, pisali do mnie różni artyści scen polskich, że, czy nie chcemy zaprezentować tego na kanale sportowym? Była? Posłuchałem. I? Nie chciałem. I tyle na ten temat. Karim Benzema wznowił treningi w ośrodku Realu Madryt. Są już pierwsze zdjęcia na jego Instagramie. Nie zdąży na finał, ale pamiętajmy, że jeśli Francja zdobędzie medal Mistrzostw Świata, a umówmy się, nie jest daleka, to on też dostanie swój medal, bo jest w 26. On nigdy nie został zastąpiony innym graczem. Francja jest w 25. Jeszcze tylko dwie informacje, albo trzy. Z tego, co wiemy, pozostało 8, zaczęliśmy od sędziów, zostało 8 sędziowskich czwórek na mundialu, już tylko 8 na 4 ostatnie mecze. Orsato posędziuje, jak już wiemy, ten mecz pojutrze, czyli zostaje 7 i 3 mecze. 7 kompletów, to trochę jak wybory papieża, słuchaj, się zaczynają robić. Na takiej w tej chwili giełdzie obecnie najbardziej się szepcze, że ten finał mógłby dostać, jest sędzia z Algierii, że miałby być taki gest wykonany w kierunku świata arabskiego. I jest, pamiętacie, ten Amerykanin już marokańskiego pochodzenia. Jak Maroko, no to już odpadnie. No jak odpadnie Maroko, wiadomo, jak Maroko awansuje do finału, to nie ma mowy, ale jest Amerykanin marokańskiego pochodzenia, to jest ten sędzia, który w taki uroczy sposób przybił piątkę Abu Bakarowi i wyrzucił go z boiska za zdjęcie koszulki. Najliczniej reprezentowane w półfinałach są La Liga, panie Kubo, 22 piłkarzy, Serie A i Premier League po 15, Ligue 1 14 zawodników i Bundesliga 13 graczy. I jeszcze informacja sprzed 45 minut, ale już... Szczerze mówiąc, nie chce mi się o tym mówić, bo wydaje mi się, że i tak jest za dużo w tym dłubiemy. To fatalnie wychodzi, tak jak ten dzisiejszy wywiad Grześka Krychowiaka. Trochę mi ręce opadły. Chyba Grzegorz nie bardzo rozumie mechanizmów rządzących światem i że niepotrzebny jest pośrednik, żeby móc ewentualnie przeznaczyć pieniądze na dzieci. Ale o tych nieszczęsnych premiach... Napisał Szymon Jadczak na Twitterze. Napisał tak, czytam całego tweeta. Niesamowite. Sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej, Łukasz Wachowski w Kanal Plus przyznaje właśnie, że Czesław Michniewicz zorganizował spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim bez wiedzy swoich przełożonych z Polskiego Związku Piłki Nożnej. PZPN o niczym nie wiedział. Michniewicz nie wytłumaczył tego nikomu w związku. I z tym was zostawimy. Zapraszając na jutrzejszy program, jutro wieczorem, Miśku, o 20, prawda? A jeszcze typowe dziewiątki nie wybraliśmy. A, tych dziewiątki nie wybraliśmy. A, mordę, kopane, ja się chciałem żegnać. Chciałeś w 10 grać? Już chciałem w 10, jeden z 10. Kto zostaje napastnikiem? No widzisz, dobrze, że mnie tutaj przypilnowałeś. Kogo wybieramy, panowie? Przypomnę, Giroud, Richarlison, El-Nesyri i Kane. Kane, bardzo proszę. Harry Kane jednak przegrywa, zajmuje drugie miejsce. 21% wygrywa z dużą przewagą Olivier Giroud. Fajnie. 60%. To jest fajna historia, bo bardzo miał być fajnie. W Milanie rezerwowym Ibrahimowiczem, miał być w reprezentacji Francji rezerwowym Benzemę. I co? No i mając tyle lat, gra, strzela takie gole. Kanal Plus Online, przypominamy wam, za 10 zł za pierwszy miesiąc możecie znaleźć szczegóły w linku w opisie, między innymi już nie mówię tylko o tych dokumentach sportowych, ale posłuchać Kuby Kręcidło komentującego spotkania NBA, kto by nie chciał. I drugiej ligi hiszpańskiej za tydzień, przypomnę. No już słuchaj, nawet też jutro komentuję mecz drugiej ligi hiszpańskiej. Tak? Ale zabij mnie. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. O której? Ty sobie sprawdź. O godzinie 21:00 jutro. No, sprawdź jaki mecz, a ja jeszcze powiem. Przepraszam, jutro jest mecz Deportivo Alaves z Levante. No nie, to teraz zawaliłeś mój świat. Ale mówię, że za tydzień. Ale właśnie, bo mi się pomieszało, bo za tydzień
po finale Mistrzostw Świata mogę zaprosić cię na historyczny mecz. Levante zagra z Eibarem, czyli drużyną, która niedawno spadła z Primera División i która jest liderem drugiej ligi hiszpańskiej. Będę. Będę. Zadzwonię i sprawdzę, czy oglądałeś. Będę. Zapytasz mnie. Będę w Hyde Parku po finale, podpowiada mi Michał Wiliński, ale zaraz. Mecz jest dużo później. O 19. O 19 to już się zdąży nawet skończyć nasz program. Skończę go przed 19. Patrz, żeby drugą połowę zobaczysz potężny Eibar prowadzony przez m.in. Stoiczkowa. O, no tak. Bardzo fajny piłkarz hiszpański, dobry dribbler akurat właśnie. Słuchaj, wygląda na to, że nie będę miał jeszcze dosyć piłki nożnej po finale Mistrzostw Świata. Jeszcze będę chciał się tak, Levante Eibar, to by się obejrzało na koniec dnia. Levante nie przegrało 10 meczów z rzędu. No wiesz. Oczywiście. Czy oni puszczą w skarpetkach Eibar? U siebie być może tak. A mówię o tym, bo są nasze skarpetki do dostania. Hmm. Iż tak to nawiązałem. Możecie zajrzeć na sklep. Dobry jestem, nie? Na sklepu na ergol.com i na stronie nanuszki, tylko pisane tak przez SHK i nanuszki.com. Skarpety kanału sportowego możecie kupować na święta. 4 komplety możecie sobie kupować pojedynczo, a możecie kupować sobie też w formie dedykowanego boksa. Nie miałem ich jeszcze, więc nie wiem, czy są wygodne, ale jak założę... Nie mam. Ale założę, to wam powiem. Pokażesz. Dziękuję bardzo i pokażę. Kuba Kręcidło, bardzo mi było miło. Dziękuję. I sympatycznie. Tomek Lipiński, kanał Plus Sport. Również. Mocny skład. Dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.